jest wszystko. Bierzmy się do dzieła. Przestrzegłam Klarę. Przed nie... A jak powi? Komu? I na co? Mojemu stryjowi. Ja ręczę za nią. Jakże to przyjęła? Rzewnie płakała. Ja tym łzom nie wierzę. I któż jej winien, Albin, kochał szczerze? I dotąd kocha. O, nie kocha wcale. Ja to wiem lepiej. Kocha, lecz nie Klarę. Kogóż? Kogo? Zamilczę w tej mierze. Bajkę ktoś zrobił. Proszę mi dać wiarę. Albin, nasz sąsiad, bawi u nas stale, wiemy, gdzie bywa. Jego związki znamy. Kiedy więc szczerze z sobą mówić mamy, Albin się kocha, lecz się kocha w tobie. We mnie? Tak, w tobie, ledwie, że nie skona. Nie ma co gadać, to rzecz dowiedziona. Ależ dla Boga tak nagle w tej dobie? Zmienił się zwolna, bo możnaż lat tyle wzgardę odbierać w tak przykrym sposobie, a miłość w jednej zachowywać sile. Możnaż przy tobie lubę spędzać chwilę, twą dobroć, wdzięki, a jednym wyrazem możnaż cię poznać i nie kochać razem. Powiedz, że sama. Zabawne pytanie. Mnie zatem kocha? Ale ja ci radzę, nie wierz mu wcale. Zmienne to kochanie, które w odporze czerpa swoją władzę. Klarze przysięga. Ze snu jeszcze drzemie. Wzdycha. Przez grzeczność. Płacze. Nauk. Ale... Pewnie... Piszmy więc. Anielo kochana. Pisz z łaski swojej. Myli mnie to imię. Mnie kocha? Czyliż albinowskie żale, dary wzgardzone, niegodna odmiana, zająć potrafią. Pochlebiać ci mogą. Czym zasłużyła na takie pytanie? Przebacz. Zbłądziłem uniesiony trwogą, bo ja wiem, jakiej duszy twojej trzeba. Ukocha więcej, niż wyrazić zdoła. Piszmy więc. Piszmy. Dobroci anioła w naszym nieszczęściu zsyłają nam nieba. Wziął pióro w rękę, nieść ulgę tęsknocie. Ależ mnie tego pisać nie wypada. Wszak to ja piszę. A potem w istocie, jakież ci imię moje serce nada za twoją dobroć, za dobrodziejstw w krocie. Piszmy więc. Piszmy. Nie bądź już w obawie. Osoba, z którą stryj chciał mnie ożenić, nienawidzi mnie. Nie, panie Gustawie. Jakże napisać? Potrzeba odmienić. Popraw, jeśli chcesz. Chętnie poprawię. Sprzyja. Czy pewnie? Trzebaż słów koniecznie? Znasz mnie więc teraz? I jak? To poznanie, czy kiedyś z czasem przyjaźnią zostanie? Jest. I zostanie. Zawsze? Wiecznie? Wiecznie. Dosyć już tego, precz wszelkie ukrycie. Kocham, Anielo. Kocham cię nad życie. Jak to? Pisz z łaski swojej. Jak tam było? Kocham... Ach, powtórz. Kocham cię nad życie. Wszak tak, a dalej? Dalej wierzyć miło. Piszmy więc. Piszmy. Lecz błądzisz w wymowie. Niech głos czuć daje, myśl zamkniętą w słowie. A wyraz kocham. Obowiązki człowieka ku sobie, ludziom i stwórcy wyrzeka. Możnaż ozięble wymówić go kiedy? Ty kochasz matkę, brata, przyjaciela. Ja ciebie, ty mnie. Dla próby więc tedy całą mu wartość niech twój głos udziela i ku mnie zwróci. Kocham. Czucia mało. Ja ciebie kocham. Kocham. Zbyt nieśmiało. Ach. Kocham. Kocham. Coraz lepiej. Brawo. Powtarzaj często, douczysz się w prawo. Piszmy więc. Piszmy. Ktoś idzie? Nie. Słyszę. Na potem. List! List! Jak on dobrze pisze. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Instytucie Teatralnym na szczególnym wieczorze, który zaczęliśmy od fragmentu sztuki napisanej przez głównego bohatera dzisiejszego spotkania, czyli Aleksandra Fredrę. Obejrzeli Państwo przed chwilą jedną ze scen ze Ślubów Panieńskich w wykonaniu dwojga studentów Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza, Heleny Rząsy w roli Anieli i Macieja Karbowskiego w roli Gustawa, których przygotował pan profesor Marcin Perchuć. Raz jeszcze brawa dla nich. Szanowni Państwo, a takim zasadniczym powodem spotkania jest to, że jednym z najważniejszych elementów obchodzonego właśnie roku Aleksandra Fredry jest przygotowana i opublikowana niedawno najnowsza edycja pism wybranych, którego wydawcą jest Państwowy Instytut Wydawniczy. Gościmy także pana Łukasza Michalskiego, dyrektora PIW-u, którego zapraszam na scenę. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim wielki dank aktorom i profesorom, którzy zechcieli przygotować. No bardzo jestem zaszczycony, że mogę w takim miejscu do Państwa mówić, ponieważ myślę, że no trudno lepsze miejsce do promocji Fredry niż Instytut Teatralny. Jest to w pewnym sensie no kwintesencja tego, co... Znaczy takie połączenie idealne tych dwóch elementów. Dlatego jestem bardzo wdzięczny panu dyrektorowi, że zechciał wpuścić nas tutaj, bo wiem, że tu kolejka jest ogromna i nie jest wcale łatwo się dostać na te wieczory z książką. Ale myślę, że też ta piękna interpretacja właśnie taka bez nadmiernej emfazy, która jest nader częsta we współczesnym teatrze, bardzo dobrze pokazuje, jak bardzo Fredro jest żywy. To znaczy żywy niezależnie od pokolenia, niezależnie od gustów estetycznych, bo można go przedstawić na najrozmaitszy sposób i to jest, myślę, to jest najlepsze ukoronowanie tego roku. To znaczy to, że Fredro cały czas funkcjonuje i cały czas chcemy go oglądać i cały czas się śmiejemy przy tych kolejnych genialnych scenach. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i Państwu życzę udanego wieczoru. Dziękuję bardzo. Nie byłoby nas tutaj także bez jeszcze jednej osoby, która niestety nie może być z nami dzisiaj, bez pani profesor Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej. Niemniej jednak pani profesor, której choroba przeszkodziła w tym, aby z nami być, jest z nami myślami i także będzie obecna na tym wieczorze w postaci nagrania, które do nas przysłała i pozwolą Państwo, że nasze spotkanie, jakby tę rozmowę o Fredrze zainauguruje właśnie jej głos. Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy, jak wiadomo, 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry. Zdobyliśmy się jako wydawcy i badacze tej twórczości na wielki wysiłek. Wydaliśmy 4 tomy w Państwowym Instytucie Wydawniczym pism wielkiego komediopisarza. Mam nadzieję, że na widowni znajdą się moi współpracownicy bliscy, czyli profesor Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydawcy z Państwowego Instytutu Wydawniczego, dyrektor Agnieszka Wróblewska oraz redaktor Hubert Musiał. Wszystkich Państwa pozdrawiam i mam nadzieję, że Rychło Was zobaczy, a teraz chcę skierować słowa, które specjalnie napisałam, aby zamieścić to, na czym, co wydaje mi się istotne przy wydaniu tego tomu, przy tych tomów. Mianowicie dobrze wiemy, że ta rocznica urodzin Fredry zaowocowała uchwałą Sejmu, która podjęła
decyzję o tym, że rok 2003 będzie rokiem Fredry. Warto więc od razu zapytać, kim jest Fredro dla polskiego teatru? Odpowiedzi na to fundamentalne pytanie chciałabym posłużyć się cytatem, i to nie byle czyim, bo z pracy monumentalnej Aliny Witkowskiej i profesora Ryszarda Przybylskiego z księgi pod tytułem Romantyzm. Mowa tu oczywiście o podręczniku, wielkim podręczniku literatury polskiej, wydanym przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Otóż co tam przeczytamy? Co napisali ci dwaj ważni badacze o Fredrze? Że jest to najświetniejszy, cytuję dokładnie, komediopisarz polski wszystkich czasów. Komediopisarz polski wszystkich czasów. Czy tak zawsze uważano? To pytanie niesłychanie ważne, bo losy Fredry, także literackie, są dość zawiłe. Przyznam, że zawiłość zarówno losów literackich, jak i prywatnych bardzo mnie pociągało w biografii Fredry, chociaż zajmuję się głównie recepcją jego twórczości. Zacznijmy od tego, co on myślał sam o sobie. Przypominam, że urodził się w Surochowie 20 czerwca 1793 roku. Chociaż tej daty nie jesteśmy do końca pewni. Dożył lipca 1876 roku. Pod koniec życia rozliczał się z różnymi obowiązkami i zajęciami i napisał nawet swoją klepsydrę, jak wiemy. Na tej klepsydrze pod nazwiskiem Aleksander Fredro żądał, aby umieścić tylko dwa słowa. Żołnierz, poeta. Ponieważ jego rodzina uznała, że to zbyt skromne określenie, zamieniono tę krótką formułę na nieco obszerniejszą. Żołnierz napoleoński i ojciec komedii polskiej. Oto formuła, z jaką zatknęłam się, gdy odwiedzimy, czy zetkniemy się, gdy odwiedzimy miejsce pochówku Fredry w jego parafialnym kościele w Rudkach, już obecnie po stronie granicy ukraińskiej. Ten kościół jest połączony niedaleko Bańkowej Wiszni, w której gospodarzył ojciec Aleksandra, Jacek Fredro, a następnie on sam przez jakiś czas, zanim nie przeniósł się do Lwowa. Otóż ten kościół w czasach powojennych w Rudkach odwiedziło kilku badaczy z wielkim trudem i przerażeniem patrzyli, jak ten cmentarz i pochówki w krypcie kościelnej w specjalnym gmachu dobudowanym do świątyni niszczeją, jakim straszliwym są w stanie. Profesor Bogdan Zakrzewski, wybitny fredrolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, bodaj pierwszy po II wojnie, miał możliwość zobaczenia truchła Fredry. Rozpoznał je, bo zobaczył resztki charakterystycznej twarzy i bogaty, choć już bardzo zwątlony kontusz. Uczynił rzecz, która przyszła do historii, a opowiadał o tym szeroko swoim przyjaciołom z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mianowicie, gdy dostał się do środka kościoła i do krypty, co uczynił? Odłamał palec i schował go do kieszeni. Nikt tego nie zauważył, ale ten palec dzięki temu mógł znaleźć się we Wrocławiu i służył w specjalnym etui, był jako ozdoba zebrań naukowych, które odbywały się właśnie w mieszkaniu profesora Zakrzewskiego. Ale nie było wątpliwości, że trzeba ten szczątek Fredry wreszcie pochować. Gdzie to uczyniono? Skorzystano z zaproszenia i zgody zaprzyjaźnionego proboszcza parafii świętego Maurycego i w ścianie tej parafii we Wrocławiu znajdziemy napis umieszczony w ścianie kościelnej, że wraz z napisem, że w tym miejscu pochowane są szczątki wielkiego pisarza. Czy Fredro uważał się, wrócimy do tej formuły, żołnierz i poeta,
Czy uważał się za żołnierza czy poetę? Przez 5 lat, przypomnijmy, był żołnierzem napoleońskim u boku Józefa Poniatowskiego. Potem walczył w wielu oddziałach. Uczestniczył w kampanii roku 1812, czyli wojnie, którą Napoleon wydał Rosji. Wrócił z wyprawy ledwie żywy. I gdyby nie dobroć jakiegoś chłopa, o czym wiemy, który go ocalił, chyba byśmy nie mieli tego najwybitniejszego autora. Z wojska został zwolniony w roku 1816, a wcześniej dzięki dobroci jakiegoś chłopa, który go ocalił, w kożuchu przebył w tym mrozie całą drogę do swojej bańkowej wiszni, już na stronę galicyjską. Znalazł się następnie w asyście adiutantów Napoleona, jednak z wielkim żalem musiał cesarza pożegnać, gdy ten został odesłany na Elbę. Schorowany wrócił do Polski w roku 1816 i znów został skierowany do bańkowej wiszni przez ojca, do majątku, którym zawiadowała jego rodzina i liczne rodzeństwo, w tym liczne rodzeństwo. W rękach ojca przeszedł kolejny etap wychowania. Nabył cech i wiary, którymi kierował się przez resztę swego życia. Mianowicie docenił wartość życia domowego. Nauczył się, że spójność rodziny stanowi największą wartość moralną i patriotyczną. Z pewnością zauważmy raz jeszcze, Aleksander Fredro nie był konwencjonalnym pisarzem. Pisał tak zwane dzieła organiczne, skupione na wydarzeniach i sprawach, które opisywał w komediach. Nie znajdziemy w nich, w tych dziełach, w komediach, jakiegoś tonu ekshibicjonistycznego. Nie zajmował się sobie. Napisał 39 utworów scenicznych, które w gruncie rzeczy nie były związane ani z tym dramatycznym okresem zaborów, ani z jego biografią. A mnie to właśnie fascynuje w twórczości Fredry. Zastanówmy się, jakie są najważniejsze utwory przy tej okazji, tej rocznicy, utwory Aleksandra Fredry. Mogę powiedzieć, że kierując się statystyką wystawień, że najczęściej grano w Polsce i także za granicą była komedia, ściślej farsa Damy i Huzary. Przechodząc do moich upodobań prywatnych, uważam, że za arcydzielne komedie Damy i Huzary miały swoją premierę w latach 20. w Lwowie. Należy oczywiście uznać utwory, które uważamy za arcydzielne, a napisane po powstaniu listopadowym. Były to oczywiście słynna Zemsta, Dożywocie, Pan Jowialski, Śluby Panieńskie oraz Ciotunia, która nie miała już takiej wagi. Te komedie od razu weszły na scenę. A za najważniejszą czy najpiękniejszą z nich uważamy Zemstę, która jest przecież niesłychaną wiwisekcją naszych polskich charakterów. Od tamtego czasu wszak panuje do dzisiaj wśród nas kłótliwość, zawziętość, pazerność. Dodajmy, że chociaż te utwory od razu dostały się na scenę lwowską, która stała się macierzystą sceną Fredry, nie przyjęto jej w zbytnim zachwycie. To bardzo ciekawe, że Fredro, który już miał niemały dorobek, ciężko zapłacił za taki brak zainteresowania. A dodajmy, że nie wziął udziału w powstaniu listopadowym przecież. Wysłał natomiast 2 swoich braci, których wyposażył na wojnę z Rosją. Warto jednak, zastanawiając się tym brakiem powodzenia i bardzo ostrą krytyką Fredry, zastanowić się, jak to się stało, że one nie zyskały w swoim czasie odpowiedniej czy należnej im oceny.
Ale przypomnijmy, że cała Polska była po powstaniu listopadowym pogrążona w żałobie. Fredro nie wziął w niej, w tej walce udziału, ponieważ już miał ponad 40 lat. Warto mieć jednak na uwadze, że komedie Fredry, te wymienione przeze mnie, Zemsta, Dożywocie, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, są rówieśne przecież z trzecią częścią Dziadów, z Kordianem, Nieboską komedią, ale gdy ich wystawiono, napisano w ówczesnej prasie, że Fredro jest pisarzem nieoryginalnym, że naśladuje utwory francuskie i włoskie, a nade wszystko, że jest marnym poetą. Może dlatego, kiedy przeczytał, że jest marnym poetą, chciał kresu życia, bo uwzględniono w jego nekrologu, że właśnie był poetą, poetą piszącym wierszem, wierszem, którym zachwycamy się do dzisiaj. Nie zrezygnował z tej poetyckiej mowy, nawet wtedy, gdy złamał pióro, jak mawiamy, czyli przestał pisać po roku 1835. Do twórczości komediowej powrócił dopiero w latach 50. i napisał łącznie jeszcze 16, głównie prozą, komedii. Tak więc łącznie napisał 39 utworów scenicznych. Ale tych napisanych w latach 50. nie pozwolił drukować ani grać. Właśnie dlatego nazywamy je komediami wyjętymi z szuflady, pośmiertnymi, spóźnionymi. Niektóre z, i one mnie osobiście, te pośmiertne utwory interesują, Fredry, interesują mnie najbardziej. Niektóre z nich, jak Wychowankę, nie nazwał komedią, choć ma szczęśliwe zakończenie, ale sztuką, co wówczas sztuką oznaczało, że to jest dramat, dramat poważny. W tych późnych latach swojej twórczości Fredro bacznie obserwował świat, obserwował z odrazą, jak Polaków łączyły przede wszystkim stosunki pieniężne. Zaś przyszli małżonkowie, informowali się jak w jednoaktowym obrazie pod tytułem Teraz o stanie swoich kont i na tej podstawie zawierali mariage de convenance, małżeństwo z rozsądku, inaczej geszeft. Szanowni Państwo, nasze cztery tomy zawierają trzy komedie, trzy działy ułożone w chronologicznie, trzy działy komedii Fredry. 19 spośród 39. Tom czwarty zajmuje najpiękniejszy pamiętnik, jaki nam zostawił Fredro i może w całej literaturze polskiej. Pod tytułem 3x3 w opracowaniu profesora Karola Samsela. Zachęcam, by je uważnie czytać, pamiętając przy tym, jak wysoko wyniósł je Tadeusz Różewicz. Napisał mianowicie z całym przekonaniem o Fredrze: jedyny polski dramatopisarz, który zajmował się życiem, powtarzam, jedyny polski dramatopisarz, który zajmował się życiem. Jestem też tego samego zdania. Dziękuję, życzę wszystkim pomyślnych obrad, pomyślnej dyskusji i wielu naukowych i artystycznych atrakcji w roku fredrowskim. Warszawa, 4 października 2023 roku. Podpisuje się Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia Teatralna imienia Zelmerowicza w Warszawie. Dziękujemy bardzo. Także pani profesor, wiemy, że łączy się z nami myślami i będzie oglądać nagranie, więc niniejszym przekazuję także pozdrowienia i Państwu od niej i w drugą stronę.
Szanowni Państwo, jest też jeszcze na widowni, jeszcze jest jedna osoba, którą chciałem serdecznie powitać. Mianowicie jest z nami bezpośredni potomek Aleksandra Fredry, czyli pan Maciej Szeptycki wraz z małżonką. Bardzo miło jest nam Państwa gościć. A do rozmowy o tych czterech tomach, jak już pani profesor je anonsowała, zaprosiliśmy współredaktora tomu, czyli pana profesora Karola Samsela. Zapraszam. Pan profesor Samsel pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym wydziale pracuje także pan profesor Wiesław Żońca, którego również serdecznie witamy. Poza tym zaproszenie przyjął także teatrolog związany na co dzień z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, pan dr Patryk Kęcki. No i tę część ludzi związanych z Fredrą, którzy reprezentują praktyczny kontakt z dramaturgią, będzie reprezentował na dzisiejszym wieczorze pan Łukasz Lewandowski. Aktor teatru Ateneum, ale także odtwórca roli Papkina w inscenizacji w reżyserii Jarosława Gajewskiego. Jeszcze jedna informacja, szanowni państwo, nasze spotkanie odbywa się w cyklu Książka w teatrze, który jest przygotowany przez Bibliotekę Instytutu Teatralnego. Bardzo dziękuję także pani Elżbiecie Zimnej za pomoc w przygotowaniu tego spotkania. Witam raz jeszcze i myślę, że trochę zostaliśmy przez panią profesor sprowokowani do zadania sobie kilku istotnych pytań, także do zaprezentowania tego tomu, bo każda tego rodzaju inicjatywa, oczywiście jest rok szczególny i to jest ten powód, jeden z powodów, dla którego się pochylamy na nowo nad Fredrą, ale to jest też pewna okazja do tego, żeby przyjrzeć się jeszcze raz kanonowi tekstów fredrowskich. I chciałem tutaj zacząć właśnie może od tego i poprosić pana profesora Karola Samsela, który brał udział w opracowaniu tego wyboru. Jak to wygląda z perspektywy redaktora tomu? Bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że ten kanon fredrowski, on jest, to nie jest coś stałego. Są takie teksty, które pewnie są w nim w sposób absolutnie pewne, ale są też takie, które mogą z niego wypaść i z kolei takie, które mogą do niego wejść. Proszę Państwa, dobry wieczór. Zacznę oczywiście od słów podziękowań pod adresem pani profesor Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej. Zostałem dwukrotnie ku mojemu zdumieniu wywołany z imienia i nazwiska. Ja bardzo dziękuję pani profesor za zaufanie. Moja praca w dużej mierze koncentrowała się na opracowaniu czwartego tomu ważnego napoleońskiego pamiętnika Aleksandra Fredry, o którym już od wielu lat my, literaturoznawcy, zastanawiamy się, jak przybliżyć go polskiemu czytelnikowi, jak go na nowo odkryć. Nie czas by o nim mówić. Pytanie brzmi inaczej. Pytanie, które zadał pan dyrektor Cymerman, jest równie ważne, równie interesujące. Sięgnijmy do niego. Pytanie tyczy się spuścizny komediopisarskiej autora Zemsty. Jak państwo doskonale pamiętacie, cezurą może stać się tu rok 1836, lata późniejsze, atak na Fredrę, który przypuszczony zostaje ze strony Seweryna Goszczyńskiego oraz Leszka Dunina-Borkowskiego. Atak na jego komediopisarstwo, atak na jego styl dramaturgiczny, który jest wyrazem, który jest przeciwstawny literze literatury narodowej.
Z tego powodu najczęściej mówimy o dwóch etapach komediopisarskich u Fretry, ale to nie jest tak proste. To nie wyłącznie dwa etapy. Do czasu zamilczenia, około roku 35 i po powrocie z Paryża, w którym przebywał u swojego syna w 1852-3 roku, przystępuje do kolejnego etapu pracy nad komediami. Powstają wówczas utwory takie jak Wychowanka, Sztuka, Wielki Człowiek do Małych Interesów, Rewolwer, Brytan Bryś, Jestem Mordercą i tak dalej, Jestem Zabójcą i tak dalej, Z Przemyśla do Przeszowy. Przeważnie mówimy o tych dwóch okresach dramaturgicznych twórczości Aleksandra Fredry, ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę oczywiście na sam początek, okoliczności debiutu. Lata 20. Pewien rodzaj jednak skandalu obyczajowego, jaki wywołuje młody Aleksander Fredro, drukując teksty takie jak Pan Geldhab, Damy i Huzary, Odludki i Poeta, czy też Mąż i Żona, być może najbardziej skandalizująca z komedii, które właśnie wówczas powstają. Wpierw Święci Triumfy we Lwowie, ale niebywale szybko Fredro trafia do Warszawy. Zresztą jest moment, w którym razem ze swoim bratem zdobywają warszawskie teatry i mogą Państwo, będąc w 25-26 roku w Warszawie, dokonać wyboru, czy idziecie na Fredrę tragika, czy na Fredrę komika. Bo dwóch Fredrów pojawia się na afiszach teatralnych. Ja w eseju biograficznym, który zawieram w tomach tego wydania, staram się podkreślić wagę tego okresu. Jeszcze zanim dojdzie do tej słynnej twórczości polistopadowej, do napisania Zemsty, Ślubów Panieńskich, wybitnego, pewnie niedocenianego wciąż pana Jowielskiego. Zanim do tego dojdzie, jest okres lat 20. Jest Fredro równie niepokorny. Fredro, którego również usiłuje się cenzurować, pokazuje to korespondencja. W listach młodziutki Fredro jest upominany, nie takim językiem powinieneś pisać, chociażby o lokajach, chociażby o sługach. To jest język zbyt brutalny, powściągnij się. A jak reaguje Fredro? Reaguje pisząc Męża i Żonę, a więc jeszcze silniej, uderzając w mieszczańskie konwenanse Warszawy przedlistopadowej. Więc chciałbym zwrócić uwagę nie na dwa, a trzy okresy dramaturgiczne Fredry. I tak jest też zresztą ta edycja pomyślana, że ona właśnie prezentuje w zasadzie tę twórczość komediopisarską Fredry właśnie w tych trzech okresach. Pani profesor jakby tutaj spełniła to, o czym mówiłeś, wyodrębniła ten wczesny okres twórczości Aleksandra Fredry. No właśnie, panie profesorze, tutaj zwracam się do pana profesora Wiesława Żońcy. Aleksander Fredro bywa czasami uważany za takiego autora, który jest oczywisty. Wydaje mi się to po pierwsze głęboko niesprawiedliwe. Pewnie jest to trochę pokłosie jego trochę niechciany skutek jego ogromnej popularności w polskim teatrze i obecności na listach lektur szkolnych. Tymczasem tak nie jest, bo właśnie wydaje się, i to jest bardzo ciekawe, że możemy znaleźć u Fredry pewne elementy, które dzisiaj są czymś nie tylko szalenie aktualne, ale pokazują jego takie bardzo nieoczywiste związki ze współczesną literaturą. Aleksander Fredro to teatralny fundament i jednocześnie autor romantyczny, który nie pasuje do tej epoki, bo ona kocha tragizm, pesymizm, samotność, a u niego wręcz przeciwnie, mamy dialog, humor i człowieka osadzonego w życiu, jak słusznie powiedziała pani profesor Kuligowska-Korzeniowska. Ale jednocześnie Fredro to jest kłopot wielki historyczno-literacki. Ja reprezentuję właśnie środowisko literaturoznawców i dla mnie istotne jest to, jak Aleksander Fredro
współtworzy polski romantyzm. Jak szalenie, twórczo, romantyzm ten wzbogaca. Nazywam się Anna Seniuk, jestem spóźniona, nie moja wina, przepraszam. Cudem przyjechałam. Dziękuję dobrze. Bardzo. Dobrze, szalenie. Dobrze. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Może pan profesor... Tak. Tak, to... O czym rozmawiamy w ogóle? Dobrze. Tak, więc niech... Niech wielka fredrowska odtwórczyni, niech znawczyni psychiki niewieściej, gdy chodzi o ujęcia romantyczne i antyromantyczne, niech oswoi się z poetyką naszego spotkania i dopuścimy do głosu nieco później, ale jest nam szalenie miło, że autorytet polskiego teatru jednak przybył tutaj i że jest to rzeczywiste spotkanie literaturoznawców właśnie z praktykami teatru. I cieszymy się bardzo, że patronuje temu wszystkiemu Państwowy Instytut Wydawniczy i że jest z nami, nie wiem dlaczego jeszcze nie wspomniany, pan Hubert Musiał, który przecież jest współredaktorem całości. A pozwólcie Państwo, że powracając do kwestii romantyczności Fredry, wspomnę jednak o tym, iż robotę najważniejszą wykonał Stanisław Pigoń. Oto w Państwowym Instytucie Wydawniczym od roku 1955 aż do 80. Niewiarygodna robota, ukazywały się kolejne tomy, a w sumie aż 16 właśnie pism Aleksandra Fredry. I tu mamy do czynienia z rękojmi profesor Kuligowskiej i profesora Samsela z wyborem, w moim przekonaniu, przekonującym, adekwatnym, istotnym również z tego względu, że wyeksponowane zostały dramaty, o których niewiele wiemy, a które w moim literaturoznawczym przekonaniu uniwersyteckim powinny zacząć współtworzyć zwolna repertuar teatralny. Chodzi mianowicie o tego Fredrę, który będąc w latach 60., gdy formalnie już z pozytywizmem mamy do czynienia, będąc neoromantykiem, węszył jednocześnie literaturę XX wieku. W tym między innymi pisarstwo Sławomira Mrożka, w pewnej mierze również Witolda Gombrowicza. W jakim sensie, a sądzę, że aktorzy to umieją potwierdzić, ano w takim, że dla niego gra była sprawą pewnych transmisji osobowościowych, była kwestią nowoczesnej antropologii. Grać to niekoniecznie udawać kogoś innego, to również wyrażać swoją rdzenną osobowość, która, podkreślam, i Fredro był pierwszym, który to spostrzegł, składa się również z czynników nabytych. Tak jakbyśmy z kultury, od polityków również biorąc, z określonych tekstów literackich czerpali i jakby nie istniała nasza rdzenna, jedna, jedyna, skończona duchowa osobowość. Nie mamy tego u romantycznych wieszczów. No, z przyczyn oczywistych, tam dominuje metafizyka i kwestie ducha, geniuszu, indywidualizmu załatwiają tutaj te zagadnienia. Fredro, kończąc zwolna, będąc pisarzem życia, będąc realistą romantycznym, jednocześnie otwiera oczy na nowoczesny polski dramat. Właśnie tu tango można przywołać, Wacława, można przywołać Iwonę Księżniczkę Burgunda jako wielkie filozoficzne studium dotyczące śmiechu. Śmiechu, który znowu konstytuuje naszą tożsamość. Śmiejąc się, no, niejako oddziałujemy na siebie samego w perspektywie dystansu, niepodobności, właśnie inności postmodernistycznej.
Śmiech byłby zatem swojego rodzaju wstępem do literatury przyszłości i w tym względzie, już kończąc naprawdę, wieszczowie romantyczni Fredrze niestety nie dorównują. Dlatego w pełni utożsamiam się ze stwierdzeniem z przedmowy autorstwa profesor Kuligowskiej, gdy mówi ona, oparł się romantycznym modom właśnie w ten sposób. I drugie jeszcze stwierdzenie, które jest dla mnie porywające wręcz, to olśniewająca inteligencja i umiejętność korzystania z romantycznych środków, do których przede wszystkim należała ironia. Otóż romantycy wynaleźli tę technikę, ale niespecjalnie potrafili się nią posługiwać. Natomiast u Fredry nawet nie wiemy, czy to fundamentalne, zamykające zemstę, niech się dzieje, wola nie ma, z nią się zawsze zgadzać trzeba, czy wyraża to Fredrę jako naiwniaczka osadzonego w kulturze szlacheckiej, czy też to jest kpina z prowidencjalizmu romantycznego, zakładającego, że nad wszystkim panuje opatrzność, to ona wgląda w nas, kieruje nami w sytuacji, gdy my, już naprawdę kończę, tak jak w dramacie, bo to nie jest komedia, testamentowym, jak z Przemyśla do Przeszowy, tekst wspomniany przez profesora Samsela, gdy my potrafimy w określonych okolicznościach zupełnie się odmienić. I gdy dane okoliczności, na pozór przypadki, no, silnie wpływają na nas, tak jak tu w tym dramacie dziewczynka, Józia mianowicie, rzuca się swojemu ojcu, a byłemu mężowi Amalii w ramiona i po prostu nie pozwala mu odejść. On jest pod tak silnym wpływem swojej córki, Karol właśnie, że zmienia plany podróży i teraz uda się wraz z Amalią i córeczką do Wiednia, do kuzynostwa i w ten sposób małżeństwo powróci do swojej pierwotnej tożsamości, pierwotnego swojego kształtu. No pod tym względem to Fredro uderza już rzeczywiście w wiek XX. No, dziękuję bardzo pani. Właśnie Fredro jest nieoczywisty, kiedy to jest oczywistość, tak? Jak rozumiem. Natomiast kiedy słucha się aktorów, zwłaszcza tych aktorów, reżyserów, którzy pracowali z Fredrą, no to często słyszymy, znaczy, tak, może ja tutaj takie dwie osobowości. Jan Englert mówi o języku, o czystym języku, o takim źródle czystej polszczyzny i naszej kultury i tożsamości. Natomiast trochę, nie, pewnie to nie będzie opozycja, ale z drugiej strony, na przykład Jarosław Gajewski z kolei opowiadał o tym, że jak grał Papkina, to w zależności od pory roku zmieniał ileś tam podkoszulków, znaczy, że bardzo mocno fizycznie też tę rolę, ta strona fizyczna tej, odtwarzania tej postaci była dla niego szalenie istotna. Jakie ma znaczenie Fredro dla aktorów i dla państwa, dla państwa doświadczenia też teatralnego rozwoju i, no i szeroko pojętego teatru w ogóle? Ja myślę, według kolejności przyjścia. Nie, bo ja jeszcze się, ja właściwie tak się tu wsłuchałam, ja przyszłam posłuchać tutaj, że ale tam mój wkład będzie bardzo niewielki, jeżeli chodzi. Będzie tam króciutko, tak. Dobrze, ale ja właściwie przyszłam posłuchać. Co chciałaś powiedzieć? Pierwszy raz może nie wiem, od czego zacząć, a nie chciałbym być też autorem jakiegoś skandalu. Nie tak łatwo dzisiaj o skandal. I właśnie to jest moje pytanie. Skandal w latach dwudziestych, a dziś jaki to jest skandal? I myślę sobie tak, odpowiadając najpierw na pytanie, czy dla nas aktorów to jest dzisiaj ważny element, albo podstawowy, może nawet element czy kształcenia, czy
czy kondycji, czy też czy to jest jakaś poprzeczka zawieszona, z którą my w ogóle chcemy się spotkać i czy dzięki takim zmaganiom i takim trudzie uzyskujemy jakieś wartości. Na pewno tak, gdyż technicznie to w tej chwili jest arcytrudna konstrukcja i mimo zachwytu pana profesora Englerta, to dzisiaj to myślę, że każdemu z nas sprawia trudność nawet od strony aparatu. Myślę o coraz większej grupie archaizmów, które ten język jednak sobie ma, przez które mamy takie poczucie straty. To znaczy wiemy o tym, że pewne elementy czy pewne momenty naszego wysiłku idą na marne, dlatego że następuje taka ogromna dziura, szczególnie kiedy na widowni jest coraz młodsze pokolenie. I też o tym chciałbym Państwa poprosić, o jakiś komentarz w tej sprawie, dlatego że myślę, że doświadczenie Pani Profesor i moje z każdym rokiem jest, jak to właśnie określić, coraz bardziej bolesne takie od strony komunikacyjnej. To nie jest niczyja wina, tylko to jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, czy nie. Myślę, że każdy z nas, który tu we dwójkę akurat reprezentujemy tą grupę, która, czy tutaj młodsi koledzy, których Państwo widzieli przed, próbujemy cały czas z całego serca wypełnić te momenty, no taką obrzydliwą i dla Państwa najmniej interesującą dziedziną, czyli psychologią, czyli emocjami, czyli jeżeli uda nam się przerzucić pewne trudne frazy, skomplikowane frazy albo już archaiczne frazy na język emocji, no to może się uda nam z nami skomunikować. Może to jest, będzie ta płaszczyzna porozumienia. Dlatego dość takie od strony praktycznej bym polemizował ze stwierdzeniem, że rozumiem, że pan dyrektor ma dość emfazy fredrowskiej, ale jest to jeden z podstawowych niestety elementów komunikacyjnych, bo ta prostota, jeżeli mówimy o Fredrze, jest no na pewne przestrzenie może i skuteczna, ale na inne przestrzenie jest absolutnie nieskuteczna. To znaczy, jeżeli mówimy o komedii, no to coś takiego jak prostota oczywiście, tak, prostota myśli, uczciwość tego, prostota emocji, ale nie bardzo często nie prostota energii. Fredro ma to do siebie, że wymaga gigantycznej energii. I to nie dotyczy roli Papkina, bo oczywiście tak, Papkin to jest ten, ale każda z tych postaci wymaga ogromnego skupienia i ogromnego tempa i też ogromnej pracy tej wewnętrznej, która dla Państwa może jest mniej interesująca, nie będziemy to o niej opowiadać, ale jest widoczna i odczuwalna. Państwo to absolutnie czują. Czy my wchodzimy w te okoliczności, czy nie, czy my w nich jesteśmy, czy my jesteśmy w tych okolicznościach skupieni i czy prowadzimy to w szaleńczym, bardzo często tempie. Bo tylko to tempo i rytm i matematyka pewnych działań i pewnych ruchów buduje śmieszność sytuacji. Inaczej przy jakby takiej pracy na pół gwizdka, to żadnej komedii się nie da przeprowadzić. To znaczy, może się da, ale no nie wiem, czy wtedy będzie to po prostu śmieszne. Z Fredrom jak z Mozartem wymaga perfekcji wykonawczej. Dokładnie tak. Pytam jeszcze o jeden temat, który jest trudny mi się wydaje. To znaczy, jeżeli panowie mówicie o pewnym komedii mieszczańskiej, no to co to dzisiaj też znaczy? Ja myślę, że tu następuje bardzo trudna znowu element dla nas, czyli erozja pewnych postaw mieszczańskich. Tak bym je określił. Oczywiście rozumiem też pana sugestię, że takiego Wacława można interpretować tożsamościowo różnie. Pytanie, czy to jest wykonalne? I myślę, że ja też biorę udział w takiej jednej wersji Zemsty, gdzie to jest tak sugerowane. Ale pytanie, to jest taka sugestia intelektualna, myślę, nie jest odczuwalna dla wielu. Oczywiście tak, ale znowu przeszkadza nam rytm, przeszkadza nam tekst i przeszkadza nam jakby ten kontekst, w którym to jest zbudowane. To znaczy przeinterpretowanie tego wyrzuca znowu wiele momentów, które moglibyśmy wpisać w tą
krytykę mieszczańskiej postawy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie moje doświadczenie, że z tym jest przeinterpretowywanie Fredry na dzisiejsze nasze współczesne problemy jest bywa czasami karkołomne. No i teraz jest pytanie dla mnie najtrudniejsze, szczególnie dla młodych aktorów, prawda? To znaczy, jak oni rozumieją miłość i relacje między sobą. No i jesteśmy, mi się wydaje, przepraszam, bo nie chciałem tutaj wprowadzać tego minorowego tonu, ale to jest już dla młodych ludzi z tego, co mojego profesorskiego doświadczenia, no bywa bardzo trudne. To znaczy, mi się wydaje, że młodzi ludzie inaczej się ze sobą komunikują, inaczej wyrażają tę miłość, inaczej ze sobą rozmawiają i to bywa już troszeczkę, my to nazywamy troszeczkę archaiczne albo no, trudne do przeprowadzenia nawet dla młodych ludzi. To znaczy, żeby aż tak długo o tej miłości rozmawiać. O tak, może skrócę to. Tak, myślę, że warto wsłuchać się w te dylematy praktyka, bo to my z naszej perspektywy teoretyków być może nie dostrzegamy. Aleksander Fredro to w pewnym sensie zabytek komedii polskiej, jeśli nie klasyka. Pytanie, czy te dwa pojęcia są synonimiczne? Pan Łukasz prowokacyjnie zasugerował pewną synonimię, zabytek, klasyka. Mój problem wynika z tego, że z profesorem Żońcą wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w radiu. Fredro pozostaje nieodkryty jako kreator, niedosłowny kreator dwudziestowiecznej recepcji dramaturgicznej. To on, to sytuacje zbudowane przez Fredry wytwarzają specyficzne pojęcie komizmu podszyte ironią czy absurdem u Witkacego, u Gombrowicza, u Mrożka. Profesor Żońca usiłował to sugestywnie sygnalizować, przywołując tu przykład Wacława Tanga, Iwona, tak, ale również Ślub. Spójrzcie państwo, jak podobne do siebie są Ślub Gombrowicza i pan Jowialski Fredry, gdzie w jednym wypadku u Gombrowicza mamy do czynienia z dotknięciem, a w drugim wypadku mamy do czynienia z figurą artysty Ludmira, uwięzionego w świecie pustakówki, a więc w tym świecie karpackiego dworu, karpackiego, bo on jest gdzieś głęboko na odludziu, gdzieś głęboko w Karpatach, jak informują nas didaskalia pana Jowialskiego. Dokładnie na tych samych odludziach znajdują się bohaterowie powieści Gombrowicza Kosmos. Jesteśmy znów w świecie osobliwym, świecie absurdalnym, świecie rodziny, którą sterują własne reguły. Podkreślam to, bo to jest tradycja również nieodkryta. Fredro to oczywiście komedia całkowicie serio. Fredro może nam nie pasować do Witkacego, Gombrowicza czy Mrożka przez wzgląd na ogromną porcję absurdu, jaką znajdujemy w komedyce XX wieku. Ale Fredro jest istotnym ogniwem i obawiam się, proszę państwa, że wciąż nieodkrytym jako ten, który daje podstawy osobliwym sytuacjom międzyludzkim, które potem wykorzystywać będą komediopisarze ironicznego modernizmu, tak to nazwijmy, tego polskiego ironicznego modernizmu. Krótko mogę? Bardzo szanuję głos praktyka i zdaję sobie sprawę, jak sądzę z tego, jak bardzo trudna jest robota aktorska. No ale jak przekonująco pani Helena Żąsa tutaj wcieliła się w Aniele i ta scena pisania listu, no jak pięknie wszakże wypadła. A co jest tutaj dla mnie? Tylko jedno zdanie, intrygujące i właśnie porywające, znowu użyję tego słowa. Przenikanie się tożsamości. To jest rys jego nowoczesności. Nie wiemy w zasadzie, ta miłość komu jest wyznawana. Ta miłość zawiesza się między postaciami. A jeżeli jeszcze wiemy, że Gustaw to jest ten, który przez okno wchodzi i odźwierny zastępuje tutaj okiennego i odwrotnie, bo on z innymi kobietami się zadaje i bierze udział w scenach przebieranki w mieście, to wszystko jest jakby umowne, zawieszone i takie transmisyjne.
ta miłość jest rodzajem ruchu uczuciowego czy uczuciowo-duchowego i ona na moment się zakotwicza, jakby na moment przystaje gdzieś pod stolina. Tu Klara, Aniela, Gustaw, Albin, niczego nie jesteśmy pewni. I te transmisje jakby nigdy nie wygasają, a finał jest umowny. No zapada jakby klamka w danym momencie, stała się, wola nieba się dokonała, ale to nie zamyka jeszcze tego ruchu przemienności, który dla dramatu współczesnego, jak słusznie powiedział profesor Samser, stanowi codzienność. Tak, panie profesorze, no, to co pan powiedział, że ten cynizm, tak, ta ironia przechodząca w cynizm, myślę, że jeżeli mamy Fredrę i przeczytamy go bardzo cynicznie, to znaczy usłyszymy ten cynizm, to jest potworne okrucieństwo. To znaczy i wtedy ta komedia, my się śmiejemy, ale to jest faktycznie okrutne, okrutne bardzo i myślę, że to mogło spowodować to obrażanie się i tą złość na niego. Dlatego, że wtedy dopiero, kiedy zejdziemy z tego pierwszego tego tiulu, na którym widać no, takie dość grubą kreską narysowane postaci. I widzimy, że to wszystko jest gra, tak? Że to wszystko jest właśnie cyniczne. I od strony Raptusiewicza, od strony Milczka, że to wszystko są cyniczne, równie cyniczne postawy, w których chodzi tylko o... No to się robi przerażające. Tak? No, ta diagnoza faktycznie wtedy jest... Myślę, że każdy może w tym, jak kto ma coś za uszami, zobaczyć siebie. To może właśnie pan doktor Kęcki, który jest także przewodniczącym Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa i miał okazję oglądać bardzo dużo realizacji fredrowskich ostatnich lat. Może właśnie powie, jak to wygląda z jego perspektywy. No dziękuję. Ja chciałem właśnie państwu powiedzieć, że właściwie to mam trzy perspektywy zetknięcia się z Fredrą i z jego dalszym żywotem scenicznym, bo taka podstawowa perspektywa to jest oczywiście perspektywa historyczno-teatralna. Ja się naukowo zajmuję historią teatru staropolskiego, więc akurat na Fredrę patrzę z innej strony niż większość państwa, bo ja się więcej interesuję korzeniami, powiedzmy, niż tą kontynuacją. I tutaj Fredro w ciekawy sposób, rzeczywiście te zarzuty, że on naśladował komedie włoskie, komedie francuskie, no właśnie te włosko-francuskie komedie Fredry, to jak dzisiaj widzimy analizując, jest ich siła, to jest wyrastanie z świetnych właśnie tradycji. Z drugiej strony też mamy kapitalnie, możemy zobaczyć jak w tradycji polskiej, wspominał tu pan profesor Żońca o Fredrze, takim zakorzenionym, romantycznie, pozytywistycznie, ale zwróćmy uwagę, że twórczość Fredry wyrasta też z komedii oświeceniowej przecież. I to kapitalnie widać jak od Bohomolca, no, który już prawie nie żyje w teatrze, bo zbyt wydaje się archaiczny, poprzez Zabłockiego, po którego z rzadka się sięga jeszcze Marzycie. No, pierwszym tym wielkim polskim komediopisarzem, a wyraźnie widzimy, że jest no, takim właśnie, mamy dziadka, powiedzmy pradziadka, dziadka i ojca polskiej komedii, prawda? Moglibyśmy tych trzech autorów tak ułożyć, że Fredry jest autorem, który cały czas funkcjonuje. Druga perspektywa, z którą jakoś no, też państwu chciałem się podzielić, ja od kilkunastu lat tak się składa, że uczę studentów aktorstwa, historii, teatru i dramatu, więc właśnie to, co jest wyzwaniem, co Łukaszu wspomniałeś, że właśnie jak dla naszych młodych studentów na przykład, czy ten tekst jest atrakcyjny, zrozumiały. Mi się wydaje, że to jest tak, że tu się nic nie zmienia. Młodzi ludzie, zwłaszcza studenci wydziałów aktorskich, to są ludzie bardzo wrażliwi i bardzo otwarci. Problem raczej jest w tym, jak ich tego uczyć i problemem jest właśnie, jakie jest to fredrowskie życie, bo że twórczość Fredry ciągle jest żywa, to jest pewne. Pytanie tylko, jakie to jest życie, prawda? I czy ono właśnie chwilami... Tu już przejdę do tej trzeciej perspektywy. Nie chcę jeszcze wchodzić w szczegóły, jak mi tu pan dyrektor za chwilę dopuści mnie drugi raz do głosu, to chętnie podam jakieś takie bardziej twarde dane związane z wystawieniami. Natomiast teraz ogólnie chciałem zwrócić uwagę, że ja widzę, że z tym jest pewien problem, bo jednak funkcjonuje we współczesnym teatrze, tak jak spojrzymy na ostatnich 10 lat, no tylko intensywnie funkcjonuje nieduża grupa tekstów Fredry. Jednak z tej twórczości wiele z nich zostało zapomnianych. W
XX wieku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Właściwie wszystkie komedie Fredry funkcjonowały na scenach. Teraz no, to jest ogólnie problem klasyki, że ona z trudem się przebija na sceny. I z jednej strony ona czasami funkcjonuje w taki sposób bardzo tradycyjny. No, choćby spektakle Teatru Klasyki Polskiej Fredrowskie, w które też no, do ciebie, Łukaszu, się zwracam, no, są próbą takiego odczytania Fredry po Bożemu, jakby, prawda? Co jest potrzebne, ale stawia pewien problem, bo teatr strasznie się domaga wartości dodanej, więc no, to jest taki problem, co zrobić, żeby pozostać wiernym autorowi, a żeby ze sztuki teatralnej nie robić muzeum jednak. Rzadkie są przypadki sięgania po Fredrę przez reżyserów lubiących inną estetykę, czyli jakby z Fredrą rzadko kiedy się eksperymentuje. Może to i dobrze, bo może czasami te efekty by nas przeraziły. Z drugiej strony szkoda, prawda, bo każda żywa tradycja, no Molière we Francji jest na różne sposoby na przykład wystawiany, prawda, więc tutaj widzimy, że to jest cały czas tradycja funkcjonująca, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie dosyć zwrotnym, kiedy po prostu stoją przed nami wyzwania, co dalej zrobić, żeby na scenach teatralnych rzeczywiście no to życie Fredry było piękne i atrakcyjne. Pani profesor, czy może ma pani jakiś pomysł, jak to zrobić? Ja mogę powiedzieć tylko o pewnym zjawisku, o rzemiośle, o tym, co mówiłeś, co zrobić z młodzieżą, bo w końcu ten Fredro finał musi znaleźć i tak w teatrze, bo nie możemy się tylko rozczytywać w Fredrze, bo mało kto czyta Fredrę i czytać naprawdę tylko o Fredrze, natomiast finalnie, żeby żył Fredro, on musi być w teatrze. Żeby był w teatrze, to musi mieć wykonawców odpowiednich, którzy potrafią po prostu wykonać ten karkołomny tekst. Wydaje się, że on jest prościutki, ładny, miły, przyjemny, dowcipny, ale to jest karkołomny. Ja uważam, na przykład w szkole, zawsze każdy rocznik u mnie musiał mieć, przez rok pracowaliśmy nad Fredrą, bo uważam, że to jest taki alfabet aktorski. Wszystkiego można się tam nauczyć, i dyscypliny, i rytmu, i muzykalności, i delikatności, i poczucia, i wszystkiego po prostu można tego Fredry dotknąć. Ale proszę Państwa, co zrobić, no, kiedy przychodzą na przykład, ja pamiętam taki kwiatek ze wstępnego egzaminu, kiedyś ktoś zapytał, no to co nam Pan może powiedzieć tam o Fredrze? I tak się zaczerwienił, zapytany, mówi, to chyba średniowiecze. No, naprawdę, to zacznijmy od tego, że to średniowiecze. A poza tym, jak nauczyć ludzi, którzy całe życie swoje, już dorosłe, kilkanaście lat, dwadzieścia parę, nie mówią, tylko bełkoczą. Bardzo trudno zmusić ich do mówienia zdyscyplinowanie. Oczywiście nie mówię nawet o artykulacji, to wspomniałeś, że nawet im pewne mięśnie zanikły, żeby mówić wyraźnie. Po prostu to jest straszne. Oni bełkoczą, posuwają się skrótami. Oczywiście no taki jest świat, tak jest, więc to jest bardzo trudna droga u nas, żeby to ktoś, no żeby ich przekonać. Z drugiej strony mówię, że jeżeli biorę na warsztat Fred, o Jezu, zawsze jęk słyszę taki nieoczekiwany, co mnie zadziwia, ale oni nie mają dostępu do Fredry, nie mają właściwie możliwości, jeżeli widzą w teatrze, to rzadko, ze szkołą i to w ogóle nic im nie daje. Za karę, tak. To Fredro im się w ogóle źle kojarzy, więc niechętnie przystępują. A teraz, kiedy kończymy już ten rok fredrowski, sobie tam już repertuar w miarę tam opanowaliśmy, to oni mnie pytają, pani profesor, a kiedy będziemy robić następnego Fredę? A może dyplom? I tak ich zachwyciło, tak wciągnęło ich to, bo to nie tylko przecież lekko, łatwo i przyjemnie, tylko że tam są niebywałe pokłady możliwości aktorskich, żeby nie lecieć tylko po słowach, po tym. No przecież taki piękny opis, jak pięknie opisuje kobietę, proszę Państwa, no bo to jest opis kobiety, Cześnik. Piękne kobiety, określa kobietę, piękne dobra. W każdym względzie. Jak tam jest? Lewas. Nie, no wstyd, no naprawdę. Ale ja gram papki na. Piękna, dobra, w każdym względzie. Dobra, chleba, wyśmienita. Dobro, to ja wiem. Lasy, gleba, wyśmienita. Opisuję.
dobrą żoną pewnie będzie. Co za ktoś by powiedział, jaka uroda, co za czynsze, to kobieta. No, czyli najpiękniejszy opis kobiety, jaki właśnie Fredro sobie pozwolił, nikomu nie przychodzi do głowy, że to jest opis kobiety uroczej, z którą chce się człowiek ożenić. No tyle ma walorów tak wspaniałych. No ja przyszłam, zgodziłam się, żeby zabrać w takim szanownym gronie głos jako praktyk po prostu. Chciałam tylko powiedzieć, no ja spędziłam z Fredro paręset albo może i więcej wieczorów, więc uważam się za... jakby to nazwać, faworytę Fredry, że miałam okazję tyle wieczorów z nimi spędzić i tyle możliwości. Zetknięć miałam z reżyserią, z tym tekstem w różnych konfiguracjach reżyserów. Na przykład w Zemście kilka zemst miałam i to słynną zemstę Hibnera, która była przed laty wspaniała i w Dejmka i tak dalej, więc to można porównywać, jak myślą ludzie. Kiedy człowiek się zapytał, ale jak grać tego Fredrę? Jak grać tego Fredrę? No Dejmek miał jedno określenie. Najpierw takie mocne słowo. Dobrze. No, tak to wyglądało. No to była jedyna jego uwaga, jak grać Fredrę. No. Więc ja myślę, że przede wszystkim mamy problem z mową, z wiedzą, która jest, jeżeli idzie o teatralną wiedzę, o muzyczną, a tu nie wolno odżegnywać się od muzyki, jeżeli idzie o Fredrę. Też wykształcenie pewne muzyczne, ja nie mówię, że szkoła muzyczna jest potrzebna, ale pewne obycie jest w zerowym, że tak powiem, punkcie. Nie ma już kształcenia muzycznego, nie ma audycji radiowych, nie ma popołudniówek jakichś, nie kształci się muzyki, jeżeli... No podstawowe takie jakieś możliwości, żeby były. Więc co robić, jak to powiedziałam, że jak grałam Fredrę, to mogę powiedzieć, że czułam oddech jego na widowni, czułam jak chichocze i czułam jak trzaska drzwiami, prawda? Bo były takie wypadki, że on też u sobie współczesnych, też były przedstawienia, których Fredro bardzo często wychodził. Dlaczego Fredro wychodził z teatru? No właśnie też byłabym ciekawa, że dlaczego. On nie znosił szmiry. Może bym ja powiedziała nie jak grać Fredrę, tylko jak nie grać Fredry. No może tym, tą negacją można jak nie należy grać. Czego Fredro nie lubi? Nie lubi tak zwanych pomysłów. Kiedyś po przedstawieniu z szanownym profesorem Bardinim, po jakimś fredrowskim przedstawieniu, byliśmy ciekawi, co profesor powie. On jak za chwilę milczał, albo bardzo krótko się potem wypowiadał, mówi... żeby futerał nie myślał, że jest mądrzejszy od skrzypiec. Więc ja myślę, to jest podstawowa zasada. Fredro nie lubi protest, pomysłów i tak dalej. On jest tak sam w sobie kolorowy i bogaty, że naprawdę, oczywiście można współcześnić w kostiumie i tak dalej, ale różnego rodzaju takie pomysły, grepsy. No on jest w przedziale komedii eleganckiej, to znaczy komedii takiej klasycznej. To nie jest farsa, to nie jest... brakuje mi słowa, no jakieś komedie skrajne, prawda? Więc to musimy nie trzymać się tego przedziału, nie doprawiać Fredrze rogów, ogona i takich różnych tych rzeczy. Nie lubię reżyserów, którzy musieli znaleźć właśnie takie pomysły. To chciałam powiedzieć... Przepraszam, mam tu ściągę. Nie, bo chciałam tutaj zapytać, dlaczego on tutaj kiedyś powiedział mi, dlaczego on wyszedł z teatru. Dlaczego mówię o muzyce? Bo Fredro pisany wierszem to jest jakby prawda ogólna. Jest to bardzo muzyczny wiersz i na przykład mąż i żona niektórzy traktują jako kwartet smyczkowy, prawda? Skrzywo jest skrzypiec, altówka i wiolonczela. To jest taki pisany, więc trzeba mieć troszeczkę. Człowiek bez słuchu i bez poczucia rytmu będzie miał ogromne trudności, mówiąc delikatnie. Po prostu nie nadaje się do tego typu repertuaru.
nie będzie w stanie uciągnąć tej lekkości i tej muzyczności. Teraz jest moda, może już przeszła, nie wiem, ja już nie nadążam za modami, żeby nie mówić wierszem. Są takie tacy reżyserzy, którzy nie mówią wierszem, normalnie. Nie można mówić poezji normalnie, no nie można. No może prozę, ale no, przepraszam, coś pan chciałby mi dopowiedzieć. Tak, tak to bardzo, rozmawiajmy. Bardzo chciałem się w tym momencie włączyć, dziękując pani Annie, pani profesor, za przywołanie wątku kobiety. No przecież pamiętamy, że Mickiewicz kazał Aldonie skoczyć z wieży i że kobieta wietrzna, a potem jeszcze, wcześniej jeszcze w 24 roku Grażyna zastępująca męża, to są role funkcjonalistyczne. W sytuacji, gdy, i tu przeciwko temu, co pan Patryk powiedział, w ślubach panieńskich mamy na przykład odwołanie do staroświeckiego Maksymiliana Fredry z Przemyśla, ale po co to Fredro robi, mówiąc, że kobietom rządzi afekt, że kobieta jest zmienna, w zasadzie nijaka, właśnie wieczna. Po co to robi? Ano po to, by niczym nowoczesny dramatopisarz wytworzyć kontrast wobec Anieli i Klary, które są niewiarygodnie nowoczesne. To nie jest sprawa przekory, że nazywają ród męski rodem krokodyli. Jest to sprawa pewnej nowoczesnej wrażliwości i powolnego dojrzewania do partnerstwa, o którym dzisiaj tak szalenie wiele się mówi, gdy kobieta i mężczyzna stanowią pewną antynomię z zakresu strindbergowskiej walki płci, ale zarazem zwolna dojrzewają oni do tego, by koegzystować w obrębie tak skomplikowanej kultury. I te role, ta wymienność ról, ta gra, szalenie dla Fredry ważna. To jest rys nowoczesności, a archaizm bywa niekiedy czynnikiem komplikującym tę nowoczesność, wzbogacającym. I ostatnie zdanie. No przecież Hanuszkiewicz bodaj w 78 roku ze słowackiego Snu Srebrnego Salomei wyrzucił 1/3 tekstu. A co w ogóle robi się z dziadami? No drogi do Rosji wystawić się przecież nie da. Do przyjaciół Moskali nie można tak po prostu wyrecytować. Otóż adaptacja w wypadku tekstu XIX-wiecznego wydaje mi się stanowi konieczność i znakomity rzemieślnik, których reprezentację tutaj mamy, rzemieślnik teatru, potrafi sobie poradzić, eliminując to, co już dzisiaj rzeczywiście jest niestrawne. I naprawdę ostatnie zdanie, z Przemyśla do Preszowy mamy na przykład ogromną ilość elementów języka francuskiego oraz niemieckiego, to wszak Galicja. Też nie wiadomo, co z tym zrobić. Wydaje mi się, że reżyser no, musi jednak dostosowywać materię tekstu do realiów komunikacyjnych XXI wieku. Przepraszam. To jest... Wydaje mi się, że tutaj wyraźnie mamy dwa spojrzenia na Fredrę. To znaczy rzeczywiście Fredro jakby czytany, tutaj wracamy, proszę pamiętać, że jesteśmy na promocji 4 tomów pism wybranych, które także można nabyć, gdyby ktoś miał na to ochotę w naszej księgarni. Po tej przerwie na reklamę już wracam do myśli. To znaczy Fredro czytany rzeczywiście jest bardzo bogaty i bardzo jest jakby... Widzimy jego nowoczesność, widzimy jego związki bardzo takie głębokie z mentalnością, ze sposobem patrzenia współczesnym na człowieka, ale z drugiej strony mamy tutaj to, o czym mówili państwo, czyli ten problem, w jaki sposób, co zrobić z tą warstwą w teatrze. Myśmy z Patrykiem mieli okazję widzieć taki jeden z bardziej ciekawych przykładów, ale nie powiem, że udanych. Ciekawy przykład zemsty w reżyserii Anny Augustynowicz, zrealizowanej w Teatrze Słowackiego w Krakowie, która to zemsta była zrobiona zaraz po ślubie, bardzo głośnym i zresztą słusznie nagradzanym spektaklu, gdzie Anna Augustynowicz, jedna z najwybitniejszych reżyserek teatralnych współczesnych, mówiła, że ona czyta zemstę przez pryzmat ślubu, przez Gombrowicza. I rzeczywiście intelektualnie to było bardzo ciekawe, ale czy było to dobre przedstawienie?
Tutaj muszę wszakże dodać, że problemem chyba rzeczywiście była jakaś współpraca pomiędzy reżyserką a ówczesnym zespołem, wtedy Teatru Słowackiego, za poprzedniej dyrekcji. No, często właśnie tym spektaklom brakowało pewnego życia. Natomiast no, samo sięgnięcie przez Annę Augustynowicz właśnie do Fredry, po latach oceniam jednak jako no, bardzo takie ciekawe przeżycie teatralne. I chciałem jeszcze tylko dodać właśnie taką rzecz w odniesieniu do tego, co rozmawiamy, że w twórczości Fredry ciągle są poruszane wielkie tematy i to jest wyzwanie. Bo przy takim no właśnie bardzo tradycyjnym i konwencjonalnym wystawieniu Fredry te tematy mogą ginąć, a trzeba je umieć na nowo często odczytywać, dlatego że rzeczywistość się zmieniła. Jeden z tych wielkich tematów, który pan profesor przywołał, to jest właśnie walka płci. Ona nie wygląda w Damach i Huzarach, czy powiedzmy no, w Gwałtu, co się dzieje, tak jak u Strindberga, ale jest bardzo wyraźnie pokazana w inny sposób, bo w sposób karnawałowy, który wtedy był bardzo oczywisty, bo sytuacja, że kobiety przejmują władzę w mieście, była pomysłem karnawałowym, nierealnym. Dzisiaj no, jesteśmy po zupełnie drugiej stronie, więc odczytywanie tych tekstów, problem prawda pozostał, natomiast perspektywy bardzo się zmieniły i dlatego mi się jednak właśnie wydaje, że Fredro interpretacyjnie no, pozostaje bardzo ciekawy i stwarzający możliwości reżyserom. Drugi przykład, który chcę tu dać, no, to jest komedia, która mi się wydaje jednym z najwybitniejszych dzieł Fredry, czyli Pan Jowialski. Jestem absolutnie przekonany, że zawsze takim probierzem jakości komedii jest jej łatunek metateatralny. Dlatego, że to jest coś takiego, że komedia samą siebie jakby odbija, podnosi do potęgi. I w Panu Jowialskim no to jest jeden z lepszych przykładów, jak tą metateatralność można stworzyć, jak ona się odnosi do rzeczywistości, jak ona wiele pokazuje do człowieka, jak jest atrakcyjna teatralnie jednak, prawda? Więc no to są takie tematy, które czekają. Ja wierzę w to, że można jakoś tak wyważyć, żeby właśnie, bo zależałoby mi na osaleniu tej tradycji, no całe pokolenia aktorów przekazywały sobie nauczyciele, uczniowie pewną sztukę aktorską. To, na co myśmy mieli okazję podziwiać rolę pani profesor Anny Seniuk, natomiast pani nauczyciele uczyli się od ludzi, którzy jeszcze wcześniej grali Fredry i ta tradycja sięga XIX wieku. Więc tu jest strasznie ważne, żeby ona ocalała, żeby umieć dalej to przekazać, żeby spróbować studentów dzisiaj tego uczyć. Z drugiej strony no jednak jest ten problem też właśnie jakiejś takiej komunikatywności i takiego no, jakby przekucia właściwego sztuki, tak żeby trafić w niej na to, co jest najważniejsze. Tutaj w odniesieniu do słów pani profesor, pamiętajmy proszę o pierwszym pobycie Fredry w Paryżu. On wówczas w liście bardzo wyraźnie sygnalizuje. Ten nastoletni młody człowiek po raz pierwszy widzi nie tyle dobre sztuki, co właśnie szmiry pani profesor, tak jak pani mówi. Fredro nienawidzi tandety. On nie widzi wodewilu, on nie widzi operetki, on widzi szmiry, które jak pisze mogą być udźwignięte przez najlepszych aktorów całej Europy. Widziałem skończonych i doskonałych artystów utrzymujących grą najlichsze ramoty. I to jest jego pierwsze, proszę państwa, doświadczenie, że wielkie aktorstwo jest w stanie ocalić wielką grafomanię. To jest egzystencjalne doświadczenie Fredry przyszłego komediopisarza, że właśnie w aktorstwie tkwi sedno, esprit pisania jako takiego. Nie bez powodu Mieczysław Inglot napisał jeden z ważniejszych tekstów przecież we fredrologii, osobowość aktora jako tworzywo literackie komedii fredrowskiej. Osobowość aktora jako tworzywo literackie. Chciałbym jednak też zwrócić uwagę chociaż przez chwilę na 3x3, bo z 3x3 związane jest, proszę państwa, pewne widzenie człowieka, które Fredro manifestując, no, no, moim zdaniem skrajnie antyromantycznie, staje po stronie właśnie ludzi, humanizmu, wręcz jest w swoim rozpoznaniu człowieka, ludzkiej egzystencji, renesansowy. Jest tam pewien, może rzadko przywoływany, ale jednak istotny fragment, z prawdą jak z ogniem,
Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Z prawdą jak za ogniem, prawda grzeje, ale i pali razem. Powiedziałeś mu prawdę, tak mówimy o jakimś nieszczęśniku, aż mu w pięty poszło. Brawo! Ciąłeś jak chirurg, wpuszczałeś sondę w rany bez względu na boleść chorego, ale czyż to cięcie było koniecznie potrzebnym? Miałżeś zaraz w drugim ręku gojący balsam? Tak? Zgniatasz czasem całe życie duszy, zgniatasz na miazgę jak owo jagodę, co padła pod stopę. Fredro jest humanistą, proszę Państwa. Fredro w odwrotności od wszystkich romantyków nie ma w sobie pasji weredykowania, nie ma w sobie pasji poszukiwania prawdy za wszelką cenę. Ciąłeś jak chirurg? A zatem czy masz w drugiej ręce kojący balsam? Sondę zapuszczałeś w ranę? Jest bardzo istotna informacja, którą tutaj na kartach 3x3 znajdujemy, bo zyskujemy dzięki takim cytatom pewność, że będzie to dramaturg, który nie będzie na scenę bez odpowiedzialności za to, co robi, wpuszczał ideologów, rezonerów, autorów tyrad. To czyni go jawnie antyromantycznym, to czyni go skrajnie nieufnym co do rzeczy dla romantyka podstawowych, co do romantycznych imponderabiliów. Tylko jedno zdanie. Jeśli pan dyrektor pozwoli, jedno zdanie chciałem dodać, że u Fredry właśnie w 3x3 i znakomicie, że ten tekst znalazł się w owym wyborze. Mamy coś, czego w patosie romantycznym nie dostrzeżemy. Ani Henryk z Nieboskiej Komedii, ani Kordian, ani Gustaw nie są świadomi owego zjawiska, którego świadom jest Fredro jako uczestnik kampanii napoleońskiej i jako świadek nieomal klęski Napoleona. Oto największy aktor historii schodzi ze sceny pod Waterloo. I Fredro w tym momencie niejako zyskuje główny asumpt humanistyczny, może antywojenny, antyromantyczny i zaczyna na mocy tego swojego rozczarowania, tego bólu, był w niewoli, był ciężko ranny, koń pod nim zabity, cudem ocalał, na mocy tych doświadczeń, które właśnie mamy w 3x3, on zaczyna budować ten swój wielki teatr i uważa, że tylko praktyk ma w przyszłości szansę, że uważa, że romantycy błądzą. Krótko mówiąc, Fredro ma się za aktora historii. I to jest znakomite, bo jest to już rys, jak sądzę, naszej współczesności. Ja tylko spróbuję być ironiczny i nie wiem, czy któryś z panów by chciał być w sytuacji i ratować jakąś ramotę. Jest to zadanie karkołomne i straszne i wcale nie przynosi nam żadnej satysfakcji. To, co pani profesor powiedziała, żaden z nas nie chciałby być futerał, żeby był mądrzejszy od skrzypiec. Ja chciałbym powiedzieć tak, jedno jest pewne i chyba to nie podlega dyskusji, też rozumiem panów intuicję. Tak, to są bardzo bogate, bardzo głębokie psychologiczne postacie, świetnie napisane, świetnie ze sobą zderzone, dające szansę dzisiaj nam również, każdemu aktorowi, na wydobywanie naprawdę i interpretowanie też współcześnie bardzo ciekawych konfliktów. One są inspirujące i dające okazję do wyłapywania naprawdę takich kontrastowych i śmiesznych sytuacji, też dlatego, że każda z tych postaci obdarzona jest racjami. To nie są postacie, które nie mają za sobą, mówiąc po bachtinowsku czy jak do Dostojewskiego, każda z tych postaci ma swoją rację. To generuje konflikt i generuje oczywiście natychmiast poczucie humoru. Jedno, co jest bardzo trudne dzisiaj u Fredry, to są te okoliczności historyczne. To znaczy, pani profesor mówiła o muzyce i o rytmie. To jest też związane z chodzeniem, to jest związane z siadaniem, to jest związane z szukaniem sytuacyjnych, slapstickowych, różnych dowcipów. I teraz tu stoimy w ogromnym oporze cielesnym, który się generuje na scenie i okoliczności, w jakich no, reżyser chciałby to opowiedzieć. Bo przepraszam, bo powiem coś okropnego i strasznego, możecie mnie państwo zabić, ale ja naprawdę nie wierzę, że ktoś dzisiaj jest się w stanie zakochać w kontuszu i opowiadać o szabli, że ona jest wspaniała. To znaczy, możemy to zrobić, ale to
jest ogromne ryzyko, że to jest już śmieszne, ale nie z tego powodu, którego byśmy chcieli, żeby było śmieszne. I żebyśmy nie obśmiewali tych postaci, tak? No bo to się robi, tak? To właśnie to jest to niebezpieczeństwo, o którym pan doktor Kęcki mówił, tej historyczności tego. Jak to jest w tym anturażu kontuszowym, z wąsami i tak dalej, to wiele z tych sytuacji, o których Fredrze nie chodziło, żeby były no, takie, wychodzą jakby samoistnie. Dzisiaj jest to karykatura karykatury. I to są te interpretacyjne, myślę, wydaje pułapki. Zresztą tu nie wiem, czy no nie ma wśród nas reżysera niestety, który by nam to pewnie ze swojej strony to lepiej opowiedział, ale to jest też, mi się wydaje, trudność jedna. Druga trudność to próba ingerencji w ten tekst znowu zaburza ten rytm i zaburza pewne wartości, które pewne tracimy. I to jest, no tutaj jest bardzo trudne to na coś się zdecydować i podejrzewam mnie znowu nie być mądrzejszym futerałem od autora. No. Właściwie wydaje mi się, że tutaj dochodzimy do pewnego bardzo ciekawego i ważnego spostrzeżenia. Mianowicie, jeśli teksty fredrowskie, sztuki fredrowskie wzięły się z obserwacji aktora, to aktor jest tutaj jakby też jakimś i fundamentem sposobu wprowadzania tego tekstu do obiegu, że bez aktora, bez tego medium po prostu te teksty są martwe, one są tylko wtedy żywe. I tutaj wydaje mi się, tutaj się zgodzimy. Ja chciałem jeszcze wrócić na chwilę do współczesnego teatru i poprosić jeszcze o głos Patryka Kęckiego, ponieważ ja pamiętam, że w tym samym miejscu 10 lat temu miał miejsce taki cykl. Cykl, w ramach którego próbowano Fredrę zatrudnić do tego, do czego nie powinien, czyli o czym mówił przed chwilą pan profesor Samson. Mianowicie do tego, żeby szukać w nim aktualnych tematów, które można by następnie, ale nie tematów na zasadzie jakiegoś głębokiego, ale jakby zatrudnić go trochę tak publicystycznie, żeby jakby przy pomocy Fredry uprawiać publicystykę współczesną zupełnie. No i to Fredrze bardzo nie pasuje, wydaje mi się. To nie był udany cykl. Przepraszam, ale tak to w tej chwili to może powiem. A czy teatr współczesny ma jakiś klucz do Fredry? Jak to wygląda z twojej perspektywy? No więc przede wszystkim ja postanowiłem sobie zrobić taki eksperyment, żeby zobaczyć, jak od roku 2014 Fredro funkcjonuje na scenach, bo 2013 był też rokiem jubileuszowym, co spowodowało, że tych wystawień było więcej. I powiem państwu, że wnioski nie są wcale budujące. My tu się zachwycamy samymi dramatami, a właśnie jeżeli chodzi o inscenizację, to przede wszystkim nie jest ich tak wcale dużo. Cztery sztuki bodajże rzeczywiście mają intensywne życie teatralne. No to rzecz jasna są Damy i Huzary, one mają swoją tradycję inscenizacyjną, są zabawne, ale też stwarzają problemy. W 2018 roku Adam Orzechowski w Teatrze Wybrzeże podjął taką próbę właśnie odczytania tej sztuki w sposób przewrotny, nowoczesny. Damy i Huzary albo Fredro Play nazywał się ten spektakl, z bardzo dobrą scenografią Magdaleny Gajewskiej. On w ciekawy sposób jakby no był okazją do przyjrzenia się też tego wizerunku czy mitu mężczyzny, który tutaj jest dosyć istotny, więc no była taka próba odczytania. Z drugiej strony no przeważają chyba jednak bardziej tradycyjne tutaj spojrzenia i sposoby wystawiania tej sztuki. W tym roku w Teatrze Szaniawskiego w Płocku Krzysztof Szuster wystawił w sposób no taki, nie wiem jak to określić, no bardzo tradycyjny czy wręcz archaizujący. Właśnie to jest taki Fredro, który ma być grany po Bożemu. Tam pewnym elementem dodanym, ponieważ pan Krzysztof Szuster jest koniarzem, więc tam jest nagranie, gdzie postaci wjeżdżają do teatru właśnie konno czy w powozach, no co jakoś urozmaica, ale z drugiej strony widzimy, że no mamy tu właśnie do czynienia no z czymś takim, z pewną mumifikacją jednak tego tekstu, że
Drugim tekstem, który rzeczywiście też żywo funkcjonuje w teatrach, to jest oczywiście Mąż i żona. No, on jest rzeczywiście rewelacyjny pod względem teatralnym. Jednocześnie on jest taki, jest to tekst, który bardzo dobrze dziś się sprawdza w teatrze, dlatego że jest to tekst obyczajowy, a nie moralistyczny, prawda? Więc jakby nie sprawia problemu. I prowokować ma i do dziś dnia jakby w ten sposób funkcjonuje. Tutaj bywały ciekawe odczytania. W 2017 Jarosław Kilian w Teatrze Polskim na przykład sięgnął po ten tekst. Tam częściowo akcję jakby przenosząc do międzywojnia, więc taki eksperyment robiąc, żeby to się działo w innych czasach niż normalnie widzimy. W zeszłym roku Krystyna Janda... Tam jeszcze tylko dodam, bo tam był ciekawy zabieg, który trochę... To znaczy, to się wszystko działo w przededniu wybuchu wojny. Tak. I wszystko to się kończyło odgłosem bomb spadających na Warszawę. Tak, i komunikatami z radia, prawda? Więc no jakby taki taniec na wulkanie to miał być. Ale to no, w jakiś sposób było ciekawe. W zeszłym roku po Męża i żonę sięgnęła Krystyna Janda w Teatrze Polonia. Tam całkiem jest dobra obsada, ale no, widać, że to jest właśnie tak dosyć szybko przygotowywane. To jest teatr bardziej gwiazdorski, nie ma miejsca na dopracowanie tych ról, więc to może cieszyć część widowni, ale ta, która ma bardziej wyrafinowane gusta, no, będzie troszeczkę zakłopotana, to już widzimy. Trzecia ze sztuk, która dobrze się ma na scenach, i to jeszcze lepiej niż dwie wymienione, bo już dochodzimy teraz do tej czołówki, prawda, listy. No to oczywiście są Śluby Panieńskie, czyli Magnetyzm Serca, które rzeczywiście wracają ciągle na sceny. W 2016 roku, to też chyba Jarku razem mieliśmy okazję widzieć w białostockim Teatrze Lalek w reżyserii Artura Dwulita. Spektakl lalkowy, bardzo piękne to było, tak. I rzeczywiście pozwalające nas z innej perspektywy spojrzeć na postacie, tak. Kiedy, które to były przepiękne lalki. I zresztą do tego zagrany przez młodych ludzi, którzy wyraźnie ten tekst kupili i wyraźnie ten tekst był ich tekstem. To rzeczywiście było bardzo interesujące przedstawienie. Innym przykładem, no nie jestem tu w stanie omówić wszystkich, ale żeby Państwu pokazać, że do takich celów też twórczość Fredry może służyć, to były Śluby Panieńskie wystawione przez Andrzeja Błażewicza w Teatrze Polskim w Poznaniu, gdzie też postaci męskie występowały w sukniach, właśnie była zatarta ta płeć, jakby miało to być przedstawienie genderowe. Ono było no niestety trochę słabe i nudne od tej strony artystycznej, więc ten efekt jakby, rozumiem intencje twórców, ale według mnie to nie wyszło za bardzo jakby. Ale no, jest o tyle ciekawe, że pokazuje, że Fredro właśnie no, też może być użyty jakby do takiego bardzo współczesnego dyskursu. No i oczywiście no świetnie na tej liście no tutaj w obecności pana Łukasza Lewandowskiego, nie muszę tego specjalnie podkreślać, oczywiście Ma się zemsta, która ciągle funkcjonuje tutaj dosyć niedaleko właśnie w Teatrze Klasyki Polskiej. Miałem okazję oglądać państwa no, takie tradycyjne przedstawienie. Zupełnie innym rodzajem był odczytania zemsty była próba podjęta przez Pawła Eignera w Teatrze Maska w Rzeszowie. On teraz zdaje się kolejny raz po to sięgnął w teatrze w Białymstoku, ale z podobnymi intencjami, czyli próbując spojrzeć na zemstę troszeczkę w konwencji komedia dell'arte, co się kapitalnie sprawdza, bo tylko, że no, wymaga bardzo dobrego zespołu, którego Teatr Maska moim zdaniem w Rzeszowie niestety nie ma, więc jakby to nie na ten instrumentarium, ale to bardzo ciekawe. Wspominaliśmy tutaj oczywiście też o tej próbie Anny Augustynowicz, którą no, trudno powiedzieć na ile możemy uznać za udaną, ale za ciekawą. To proszę zobaczyć, to są cztery teksty, które ciągle wracają na scenę. Teraz już nie będę Państwa jakoś specjalnie tutaj nudzić, ale w ciągu tych właśnie ostatniej dekady Dożywocie, więc jedna też no, z lepszych komedii Fredry była zagrana dwa razy, w tym raz przez Teatr Klasyki Polskiej właśnie. Gwałtu, co się dzieje w tym okresie, tylko raz Jacek Głąb wystawił w Teatrze Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Też jeden z najlepszych utworów Fredry, mam wrażenie, a odsunięty na bok. Już nie będę wszystkich przykładów dawać, ale pan Jowialski też w Teatrze Telewizji przez Artura Żmijewskiego pokazany w tym okresie
raz. Długo by mi tu zajęło, jak Państwo już widzą, skoro pani profesor Kuligowska wspomniała, że Fredro nam pozostawił 39 utworów scenicznych, to jakbym zaczął czytać teraz te, które nie były wystawiane od 10, 15, 20 lat, zrobiłoby nam się dosyć przykro, bo no jest to cenny i atrakcyjny materiał, więc jednak jest takie pytanie, no co tutaj takiego zrobić, bo to jest sprawa nie tylko gustu reżyserów, ale jednak też pewnej polityki kulturowej tak naprawdę. Proszę zobaczyć, że na przykład Francuzi bez problemu z Moliera robią ten produkt narodowy, prawda? Wydaje mi się, że twórczość Fredry rzeczywiście wymaga też takiego pewnego wsparcia, pomysłu, być może jakiegoś programu. No i jednym z tych elementów jest wydanie właśnie na nowo jego tekstów. Ale po to tu wszyscy się chyba właśnie zebraliśmy, żeby pomyśleć, co możemy zrobić, żeby ta twórczość bardziej funkcjonowała w sposób żywy w teatrze. No właśnie, mamy festiwal szekspirowski, nie mamy festiwalu fredrowskiego w Polsce na przykład. Szanowni Państwo, to oczywiście jest tak, że mają, jest także możliwość zadania pytania, więc jeśli ktoś będzie chciał z Państwa zabrać głos, to oczywiście proszę o sygnał. Nie zapominajmy, proszę Państwa, że Fredro ma również metaliteracki stosunek do samego siebie jako komediopisarza. Mówiąc najkrócej, myślę, że mówimy o tym póki co najmniej. Po 52, po 53 roku myślę, że poszukuje formuły na samego siebie. I o tym pisał już Kazimierz Wyka z całą stanowczością, kładąc nacisk na to, że jeżeli wybudziły go z jego śpiączki dwie sztuki, Wielki człowiek do małych interesów i Wychowanka, to musiały być to kapitalne pomysły. Na tyle błyskotliwe, żeby zdolne były wybudzić Fredrę z letargu. To kładzie duży nacisk na te dwie sztuki. Jak zauważyliśmy, dr Kęcki nie wymienił ich. One nie są w orbicie zainteresowania po 2000 roku. A Wychowanka jest, tutaj profesor Kuligowska-Korzeniewska, która wiele o tej sztuce pisała, jest właśnie taką sztuką serio, albo sztuką, w której komediopisarz wykorzystuje własny warsztat, konwencję, którą uprawiał przez lata, do romansu ze stylem serio. Wychowanka jest, mówiliśmy o cynizmie, jest brutalna. Wychowanka zawiera w sobie przejmujące studia podłości, nierzadko podłości kobiecej, postać Reginy, postać Pauliny. To jest sztuka, którą moglibyśmy stawiać obok Perzyńskiego, Rittnera, etc. I mi się wydaje, że Teatr Polski jeszcze nie jest gotowy na odkrycie Wychowanki na nowo, bo z pewnością... W dekadzie dwa razy wystawiona, przez Michała Zadarę w 2014, przez Mikołaja Grabowskiego w 2015, więc no dwa razy... To kapitalnie. Tak, a teraz profesor... Tak, no oczywiście ja tu nie uwzględniłem właśnie spektakli też, no, szkolnych też czasami nie mamy informacji też o wystawieniach, nie mamy czasami też informacji o wystawieniach w teatrach alternatywnych, bo one nie wszystkie są ujmowane w bazach, więc jakby ten stan jest pewnie lepszy niż tu przedstawiamy, ale niemniej no, ten stan nam pewne kierunki wskazuje i pokazuje na to, no to jest, myśmy jednego tematu tu nie poruszyli, bo nie mamy tutaj wśród rozmówców właśnie reżysera, a być może tutaj jest pytanie, no bo to reżyserzy są tymi osobami podejmującymi decyzję, po jaki tekst teatralny sięgnął, więc tutaj jest pytanie, dlaczego no, nie korzystają z tej skarbnicy. Tutaj nie mógł pan uwzględnić różnorakich inscenizacji no, szkolnych, wokół szkolnych, w domach kultury realizowanych. I tu największym wzięciem cieszy się Świeczka zgasła, jednoaktówka, którą łatwo jest jednakże pokazać i to małym nakładem sił. A utożsamiając się z tym, co powiedział profesor Samsel jako współautor tego wydania, no chcieliśmy, na ile to jest możliwe, prosić reżyserów, by zwrócili uwagę, tak jak profesor Gajewski to zrobił, na właśnie Wychowankę. To jest jeden z najpiękniejszych dramatów XIX wieku i nie osadzony w chmurach wzniosłości, jak Wieszczów teksty. To jest utwór traktujący o życiu, o Zosi, która poszukuje swojego ojca, ale szukając ojca, szuka również samej siebie. I wydaje się, że w finale
dzięki uprzejmości sąsiada odnajduje tę właściwą Zosię. Piękne, wzruszające, to nie jest komedia w żadnej mierze. Mam nadzieję, że w przyszłości trafi to piękne dzieło na inne sceny, a nie tylko zagości u Państwa. Za miesiąc, zdaje się. Mówię o Akademii. Zdaje się, gdzie profesor Gajewski to pokaże? Znaczy, to jest, on pracuje ze studentami Akademii Teatralnej. U nas planowany jest taki pokaz. Tak. Także zapraszamy też na te wydarzenia. Czy ktoś z Państwa może chce zabrać głos albo zadać pytanie? Proszę, pan Maciej Szyptycki. Dziękuję. Ja na początek chciałem się do tego, co pan Patryk Kęski powiedział, odnieść. Bo pan Patryk zaczął od stwierdzenia, że nie jest tak dobrze. Ale z drugiej strony wszystko, co pan potem powiedział, świadczy o tym, że jest bardzo dobrze. Bo ja bym pana zapytał o to, jaki inny autor dramatyczny, jakikolwiek, jak pan wymienił, ma takie statystyki, jak pan tu powiedział, za ostatnie 10 lat w polskim teatrze. Jest taki, czy nie ma? Który się zbliża w ogóle do tych statystyk, o których pan powiedział. Czyli przynajmniej 4 utworów, rozumiem, że z bogactwa 39 jest ich naprawdę niewiele, ale tak naprawdę, żeby jego 4 utwory, i jak pewnie policzymy, to tych wystawień sumarycznie jest kilkadziesiąt za te 10 lat, które były na teatrach, tylko profesjonalnych. No, który się zbliża do tego, panie Patryku? Znaczy, rzeczywiście nie są autorzy klasyczni, którzy cały czas powracają na scenę. A nie, mówię jakichkolwiek autorów dramatycznych od... Przed Fredrą, z Fredrą i do XXI wieku. Kto się zbliża do tych statystyk? Oczywiście poza klasykami takimi jak Szekspir, jeżeli chodzi o polskich twórców, no to powiedzmy, no jednak Gombrowicz, Mrożek, oni ciągle wracają na scenę i są żywotni. Tylko, że ale tu jest mówmy o sobie, czy rzeczywiście mówimy o kilkudziesięciu wystawieniach za ostatnie 10 lat? No musiałbym policzyć, bo oczywiście teraz nie policzyłem, panie, no to, wszystkich autorów, ale... No bo ja ale ich obecność też jest intensywna. I jeszcze drugą rzecz jednak bym dodał, bo być może sprzeczamy się rzeczywiście, czy to pół szklanki jest puste, czy pełne. Podejrzewam, że troszeczkę perspektywa spojrzeń nas właśnie dzieli. Natomiast wydaje mi się, że jest sprawa jeszcze no, też rangi wystawień i ich pewnego oddziaływania, prawda? I że tutaj to, co wspominałem, że Fredro wydaje mi się, że mógłby właśnie... bardziej nadawać się do dyskusji o świecie, a nie jeżeli tylko tak dobrotliwie być traktowany, że no to jest dobry tekst do wystawienia, to jest nasza tradycja. To mnie niepokoi, że właśnie mało reżyserzy potrafią wycisnąć interpretacyjnie z tych tekstów, które naprawdę są bardzo nośne. Więc ja się zgadzam z panem w 100% i w ogóle z państwem, że tu jest taka głębia jest ogromna, tak? I my nie czerpiemy pełnymi garściami z tego, jakkolwiek jako inżynier, jak ktoś mówi mi o statystyce, to statystyka to są twarde liczby. Ja pamiętam te statystyki z 2013 roku, sprzed 10 lat. No i przygotowany również przez tenże instytut. Wtedy mi zaprezentowany, czy nam szerszym grony zaprezentowane, które mówiły o dwóch tylko liczbach. O tym, że nie było takiego sezonu teatralnego od śmierci Aleksandra Freda, a właściwie nawet od czasów, kiedy on żył. W polskim teatrze, pomijając rok 43 i 44, żeby na deskach profesjonalnego teatru polskiego nie była wystawiona jedna sztuka fredrowska, przynajmniej, czy nie było takiego sezonu teatralnego. I nie ma w Polsce takiego teatru profesjonalnego, dramatycznego, a podobnie jest również z większością teatrów amatorskich, żeby on kiedyś sztuki fredrowskiej nie zagrał. I to są dwie liczby. I teraz nie ma nikogo, kto się zbliża do tych liczb wśród jakichkolwiek autorów dramatycznych, jakichkolwiek polskich, niepolskich, w historii od starożytności do współczesności. No to tak źle jest z Fredrą, czy z nim jest bardzo dobrze? Pod względem statystycznym, i mówię to jako inżynier, więc chcę powiedzieć, że moim zdaniem statystycznie to jest nieba. Fantastycznie. To jest pewnie wola nieba. Natomiast to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, o której nie rozmawialiśmy, to troszeczkę przebrzmiało na samym początku w pierwszej wypowiedzi pana Łukasza. Ja to tego połączenia między... którego wam, aktorom, jest trudno, ogromnego wysiłku to od was wymaga i kunsztu, żeby tego Fredrę nam, współczesnym odbiorcom, czyli brakuje mi tej czwartego elementu tutaj. Mamy aktorów, reżyserów, naukowców, statystyki, instytutu, ale koniec końców ten teatr jest przecież dla tych, co siedzą tu. Tak? Po to wszystko Fredro napisał, żebyśmy my tu siedzący po tej stronie to oglądali. I rzeczywiście ja ze swojej z kolei, może niedługiej, ale dziesięcioletniej praktyki
rozmawiania z publicznością polską o Fredrze, ale rozmawiania o nim w kontekście nie artystycznym, nie kontekście teatralnym, tylko kontekście rodzinnym, historii, opowiadania o nim, przybliżania tej postaci. I robię to od 10 lat, a w tym roku szalenie intensywnie, prawie co tydzień mam po dwa spotkania takie i to z dziećmi szkolnymi i z ludźmi w klubach seniora w różnych miejscach w Polsce. Mnie najbardziej rzeczywiście zdumiewa, że z całym szacunkiem dla wysiłku PiWu i pani profesor Kuligowskiej-Korzeniewskiej, którą najserdeczniej pozdrawiam i wielką estymą darzę, Fredę trzeba oglądać, a nie czytać. I jak ja pytam w szkołach podstawowych, a zrobiłem to choćby w zeszłym tygodniu w Nowym Targu, w szkole podstawowej, jakiś tam nie będę wymieniał, i zapytałem, miałem 4 klas, 100 dzieci siedzących, 7, 8 klas. Ci już byli po zemście, niektórzy byli tuż przed zemstą. Kto z was widział zemstę? Kto podniósł rękę? W teatrze zapytałem. Ile rąk się podniosło na 100 dzieci w Nowotarskim Szkole Podstawowej? Żadna. Jak zapytałem, i to nie jest jedyna szkoła, bo ja tak samo na przykład zapytałem w Kutnie na wiosnę, a założę się, że jak zapytam za parę tygodni w innej szkole, a będę w Gołdapi, to będzie dokładnie to samo. A jak zapytałem, kto z was chociaż widział, bo jest za darmo, można, nie łamiąc praw autorskich, z jakiegoś powodu YouTube pokazuje zemstę w reżyserii Andrzeja Wajdy, stworzoną kilkanaście lat temu. Kto z was widział to? Jedna ręka się podniosła. Pan dyrektor. I ja na to mam tylko jedną odpowiedź. Pytam nauczycieli, dlaczego wy im tego nie pokażecie? Bo to, jeśli bo to, mógłbym bo to, na chwilę wejść w słowo panu. Ja już więcej nie mam nic do powiedzenia. Nie, chciałem powiedzieć że tylko tyle, że rzeczywiście jest potrzebna potężna praca w szkole nad tym, żeby była publiczność, która będzie Aleksandra Fredrę oglądała, bo jak tej publiczności nie będzie, to reżyserzy nie będą sięgać po tą twórczość, bo nie ma powodu, bo nikt tego nie będzie chciał oglądać. Dziękuję. To znaczy, jeśli wolno odpowiedzieć tak częściowo przynajmniej, ja tak może, bo tak czujesz się, że stoję do części tyłem, to chciałbym dwie rzeczy tylko powiedzieć. Pierwsza jest czysto techniczna. To wydanie zawiera w sobie przy końcu każdej sztuki QR kody, bo myśmy się dogadali z Telewizją Polską. I mając tę książkę w ręku, można sobie obejrzeć każdą z tych sztuk w teatrze, w inscenizacji teatru telewizji, a w przypadku niektórych z tych sztuk w kilku inscenizacjach teatru telewizji idących od 60. lat do... To tak, i to właśnie było pomyślane na zasadzie takiej, że no wiadomo, nie wszystkie... zwłaszcza właśnie dzieci, zwłaszcza właśnie z małych miejscowości, nie będą w stanie zawsze dojechać do teatru, ale z komputera zobaczyć choćby tyle. No wiem, że to nie jest to samo, co kontakt z żywym teatrem, no ale jakby lepszy rys niż nic. To znaczy lepiej zobaczyć, jak wielcy polscy aktorzy to zrobili i zostało to zarejestrowane, niż w ogóle tego nie zobaczyć. I to jest jakby pierwsza część odpowiedzi. A druga część odpowiedzi, która się wiąże częściowo z innymi, ponieważ no my jesteśmy takim jednym z niewielu bardzo wydawnictw dzisiaj, to w ogóle, i to prawda, czyta się dramatów dużo mniej, znaczy nieporównanie mniej niż się czytało kiedyś, mam na myśli w sensie właśnie statystycznym. Ale my wydajemy dramatów dosyć dużo. Ja kilkakrotnie miałem już takie właśnie sugestie od nie tylko reżyserów, ale od dyrektorów teatrów, od kierowników literackich teatrów, że im właśnie bardzo tego potrzeba, bo żeby coś zostało zagrane, to najpierw ten tekst jeszcze też trzeba mieć. I najlepiej w niektórych przypadkach, żeby to były na przykład innych sztuk, niekoniecznie polskich, żeby to były nowe spolszczenia, bo właśnie jest ten problem archaizacji tekstu, o którym pan zechciał mówić. No i cały szereg innych problemów. Krótko mówiąc, tutaj rola wydawcy, a zwłaszcza wydawcy krytycznego, to znaczy takiego, który korzysta z kolei z doświadczenia i wiedzy naukowców, no też nie jest bez znaczenia. To znaczy jest dość istotne, żeby takie teksty były co jakiś czas wznawiane. A już ostatnie tylko zdanie, bo nie będę tego przedłużał. Powiedziałbym, że poziom sprzedaży tego w końcu nie taniego, bo czterotomowego wydawnictwa utwierdza mnie w przekonaniu, że jednak pewien głód na lekturę dramatów Fredry jest. To tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Tak, jeszcze, szanowni państwo, skłania się prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeku Władysław Szeląg. To mojej, panie profesorze, kochany, z mojej inicjatywy Sejm uchwalił po 30 latach rok Aleksandra hrabiego Fredry.
Dzisiaj, po 33 latach, bo 22 lipca 2022 roku, Sejm ogłosił rok Aleksandra Hrabiego-Freny. Na to czekałem 30 lat. Tutaj pani profesor Ania Seniuk jest z Andrzejem Łapickim w roku 1993, kiedy nie było roku Fredry, w koleckich łazienkach organizowaliśmy papki nadę. Od przedszkola do aktora. Obecnie tutaj zapraszam wszystkich 14 października Centrum Promocji Kultury na Poskarbiński 2. Artyści, malarze malują do sztuk Fredry. W Nowym Dworze Mazowieckim organizuje dla dzieci ogólnopolski konkurs plastyczny Aleksander Hrabia-Fredro malarstwie rysunku. W tym roku przyszło z całej Polski ponad 1600 prac. W Warszawie nadałem szkole imię Aleksandra Fredry, obecnie na Miłej, było to na Świętojerskiej, prawda, bo szkół Fredry w Polsce jest tylko 5. Niebawem będę we Wrocławiu, bo Wrocław przypada szkole Fredry 50-lecie. Dla dzieci organizuję konkurs teatralny Mocium Panie. Bezpośrednio, bo wiem to, no i właśnie chciałbym tutaj właśnie prosić panią, także profesor Anię Seniuk i innych profesorów, prawda, aby właśnie Fredro, bo Fredro mnie zaraził Andrzej Łapicki. Powołałem wtedy Towarzystwo Historii Szembeków, no i właśnie postanowiłem w Częstochowie nadając szkole podstawowej imię Aleksandra Hrabiego Fredry. Dziś niedawno, panie profesorze, panie Rząsa, prawda, teatr dramatyczny w Częstochowie w plenerowo wystawił Obronę Olsztyna, jedną aktówkę Aleksandra Hrabiego Fredry. Dlatego tutaj myślę, że jest szansa ocalenia od zapomnienia, bo się tym zajmuje ponad 38 lat. Odkąd Andrzej Łapicki powiedział, że trzeba kultować Fredro i Jan Englert 11 grudnia przygotowuje Fredro. A ja z młodzieżą szkoły Fredry z Domu Literatury w listopadzie przygotowuję 3x3. Myślę, że to, co robię dla uczczenia pamięci, bo to ciężko, bo kiedy złożyłem pismo do Sejmu, aby Sejm ogłosił rok Fredry, czekałem 2 miesiące na odpowiedź. I głosowało tylko 439 posłów, 200 wstrzymało od głosu. Byłem w Sejmie w tym czasie, w sali na galerii i widziałem bezpośrednio głosowanie. Na to, pani profesor Seniuk, czekałem 33 lata. I myślę, że to właśnie wydarzenie fredrowskie, tak jak Stanisław Pigoń, a będę we Wrocławiu przypominał profesora Zakrzewskiego Bogdana, profesora Mieczysława Inglota, prawda, bo to oni mnie zarazili, dlatego że wnuczka Aleksandra Hrabiego Fredry, Maria Fredrówna Hrabina Szembekowa, wyszła za mąż za Piotra Szembeka z Postolnia Styczniowego. I w Wielkopolsce w Kępnie nadałem bibliotece imię Marii Fredrów Hrabiny Szembekowej. Prawda? Wnuczce Aleksandra, bo wszystkie archiwy były w rodzie Szeptyckich i w rodzie Szembeków. Prawda? I dlatego myślę, że tu ta konferencja, która będzie w Częstochowie, chciałbym właśnie puścić, panie dyrektorze, dwa filmy, Zjazd potomków Szembeku i Szeptycki w swoim pałacu w Siemianicach i Korzenie fredrowskie w Wielkopolsce. Mam nadzieję, że to jest właśnie pod tytułem Ocalić, o zapewnienia anonimności warszawskim. Organizowałem konferencję polsko-ukraińską, bo doprowadziliśmy do powtórnego pochówku Fredry. To właśnie pochówek Fredry był w Wródkach. Wtedy właśnie ekipa i ta pani redaktor Lena Kaletowa z Wrocławia pisała artykuły, gdzie jest Aleksander Fredro. I myślę, że to właśnie jakby jest jakby moja spuścizna ratowania dwóch wielkich rodów, Szembeków i Szeptyckich. I w tym, bo jeszcze żyje z potomkiem Franciszek Starowiejski, Tadeusz i właśnie inne osoby. I myślę, że to, co robię, staram się właśnie kultywować tą pamięć, prawda, fredrowską. Myślę, że bo w Częstochowie też było ciężko, pani Fotoceniuk, nadać szkole imię Aleksandra Hrabiego Fredry. Prawda? Ale się udało, jest szkoła Podstawa 34 i tam dzieci grają sztuki fredrowskie. Od Mapa w kąpieli, prawda? Sztuka bajka fredrowska, Paweł i Gaweł dla dzieci. A teraz, jak zrobiłem konkurs, byłem zaskoczony, do Nowego Dworu Mazowieckiego przyszło ponad 1600 prac różnych rysunków do sztuki Fredry przez dzieci. I myślę, że to jest właśnie to, co robię. Staram się jakby ocalić od zapomnienia. Serdecznie dziękuję. Jeszcze dobry wieczór Państwu. Serdecznie dziękuję za przebogatą informację, jaką ja czuję się wzbogacony, ponieważ jestem z zupełnie innej dziedziny niż praktycy i literaturoznawcy. A ja chciałem się z Państwem podzielić takim swoim fredrowskim wrażeniem
z moich podróży na Kresy, bo od czasu, kiedy zostałem stypendystą ZUS-u, postanowiłem zwiedzić tę część dawnej Polski, od Inflant na północy po Bukowinę. Warto, bo tam została połowa naszej historii i połowa naszej kultury. Ja nie chciałbym brzmieć jak żaden rewizjonista. Ja nie mam nic wspólnego z Kresami, żadnego pochodzenia, żadnych związków rodzinnych. I wśród tych wędrówek, które trwały przez całą poprzednią dekadę, aż do pandemii, trafiłem do Rudek i do Bańkowej Wiszni. Ale w tej drugiej nie mogłem być w pałacu, ponieważ okazało się, że tam są laboratoria i wydziały jakiegoś weterynaryjne, jakiejś uczelni ze Lwowa. I nie za bardzo pilnujący człowiek po południu był chętny, żeby naszą grupę wpuścić. Mądrzejsi ode mnie powiadali, że spróbowałem go przekonać słownie zamiast rzeczowo. No ale nie udało się. Pałac widziałem tylko z zewnątrz, natomiast jest imponujący park. I tak sobie myślałem, przy swojej ubogiej znajomości Fredry, trochę ze szkolnych lektur i trochę z przedstawień teatralnych, które w swoim żywocie widziałem, że warto byłoby sobie przed przyjazdem tutaj przypomnieć, bo to znakomita część tam powstawała, w tamtej aurze. No niestety, to umknęło. A drugie, do Rudek, jak powędrowałem, to oczywiście tam jest imponująco. Kościół i czy się rozmawia z księdzem Polakiem, czy księdzem Ukraińcem. Bardzo to wszystko jest w życzliwy sposób podawane. Powędrowałem do krypty. Nie wiem, kto tam składa kwiaty, ale byłem dwukrotnie i zawsze były w krypcie uporządkowanej, pięknej. A dziś by nikt, nawet profesor Zakrzewski, żadnego palca stamtąd nie wyniósł. A przy wejściu na posesję tego kościoła po prawej stronie jest niewysoki budynek, podejrzewam, że dawna dzwonnica, która ma na parterze mini muzeum Fredry. Co tam w tym muzeum jest? Plakaty teatralne, polskie i ukraińskie oraz wydawnictwa sztuk Fredry, pojedynczych i zbiorowych. Ubogie muzeum, ale w każdym bądź razie, jak się w ciągu paru minut obejrzy, to przynajmniej człowiek sobie parę rzeczy przypomni. Za to przy wejściu jest piękny napis po polsku i po ukraińsku. Ale ja nie jestem znawcą tekstów, więc nie wiem, czy to fraszka, czy to fragment większego utworu. Brzmi on tak, a dotyczy powrotu Fredry z wojen napoleońskich. I brzmi on tak. Wyruszyliśmy razem, choć z innych pobudek. Napoleon na Elbę, ja zaś do Rudek. Ja się tak zastanawiałem nad zwięzłością tej relacji o podróży i porównaniu się z Napoleonem. I nie wiedziałem, na czym ten, tu mi pan profesor Żońca podpowiedział. To jest ironia w tym zawarta, którą trzeba czytać, zwłaszcza w tych dwóch słowach, choć z różnych pobudek. Dziękuję państwu za uwagę. Dobrze. Szanowni państwo, na pewno nie wyczerpaliśmy tematu. Ja tak chciałem na koniec podzielić się taką trochę naszą wewnętrzną, że tak powiem, wiedzą. Kiedy organizowany jest cykl Książka w teatrze i mamy omawiać dramaty, to pani Elżbieta zawsze mówi, oj, będzie kłopot z frekwencją. Fredro jest znakomitym wyjątkiem od tej reguły, czyli pokazuje coś, o czym pani profesor Kuligowska-Korzeniewska bardzo często mówi i prosi, żeby powtarzać. Także pod takim hasłem się spotykać, mianowicie, że Fredro jest żywy.
i że jednocześnie taki żywy Fredro, tylko żywy Fredro może kogoś zainteresować. Zostańmy może z tą myślą i zapraszam też na dalsze wydarzenia Roku Fredrowskiego, których jest bardzo dużo. Najbliższe bodajże 12 października w Muzeum Teatralnym otwarcie wystawy o Fredrze w teatrze, o recepcji teatralnej Fredry pod przewrotnym tytułem Fredro w dobrym humorze. Także Muzeum Teatralne, czyli Teatr Wielki Opera Narodowa. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję naszym szanownym gościom. Dziękuję za spotkanie.